Dobra. Dobra, fajnie. O, szanowni Państwo, witam serdecznie z małym poślizgiem. Po raz kolejny niestety, ale no po prostu tym razem zapomniałem, że to jest piątek i autobus się spóźnił ponad godzinę z naszym gościem, ale już jesteśmy w komplecie, więc nie będziemy przeciągać i już zaczynamy nasze spotkanie. Ja nie będę wiele słów wstępu mówił, no w każdym razie realizujemy ten projekt w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach, którego mam zaszczyt być koordynatorem. Prowadzimy ten projekt już kilka miesięcy, to jest kolejne spotkanie. Tym razem chciałem, to już od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zaprezentowania postaci, która bardzo mocno związana jest z naszym regionem. Chodzi o hrabiego Aleksandra Wielopolskiego, człowieka, który urodził się w tych rejonach pod Chmielnikiem, zmarł co prawda w Dreźnie, niemniej jednak jego prochy zostały przewiezione tutaj do macierzystych ziem, na macierzystej ziemi w Młodzawach Małych. Jest przepiękny kościół, zresztą polecam, jeśli Państwo go nie widzieli, to oprócz tego ogrodu na rozstajach, który tam jest dosyć znany, to jest przede wszystkim kościół pod wezwaniem Ducha Świętego. Przepięknie położony, jak mówię, na wzniesieniu, olbrzymi kościół z kamienia pińczowskiego. I tam w nawie bocznej jest pomnik poświęcony hrabiemu razem z dużym wpisem i jego ciało jest złożone tutaj właśnie w Młodzawach, w podziemiach tego kościoła. Więc polecam, człowiek ten dosyć istotny dla naszej ziemi, dla naszej historii jest tam złożony. Natomiast jakby w temacie dałem pytanie, kolaborant czy wizjoner? To jest ten człowiek, mówię o hrabiu Aleksandrze Wielopolskim, jest o tyle istotny dla naszej historii, że też pokazuje pewne drogi, którymi można kroczyć. Oczywiście pozostawiam już o ocenie Państwa, czy ta droga jest słuszna, czy niesłuszna, ale znowu jesteśmy gdzieś blisko tego takiego, no, takiego rozdziału historii, bo wtedy mieliśmy zabór, był czas zaborów i hrabia Wielopolski robił to, co mógł. Wydaje się, że zrobił sporo, natomiast mówię jeszcze raz, na końcu jego koniec życia to właściwie był smutny czas, kiedy on został osamotniony i no niestety zmarł na wygnaniu praktycznie i zapomniany do dnia dzisiejszego, bo do dnia dzisiejszego właściwie większość ludzi o nim nie pamięta, natomiast no dzięki niemu tu zdarzyło się w Polsce bardzo dużo, ale to, co się wydarzyło w Polsce już wtedy i kim był hrabia Aleksander Wielopolski, to przybliży nam nasz specjalny gość, który przyjechał z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, będący tam profesorem, a w tej chwili właściwie oficjalnie tytuł to jest doktor habilitowany, pan Tadeusz Rutkowski, który witamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Z Tadeuszem znamy się wiele lat, dużo przegadaliśmy na tematy historyczne i tak pomyślałem, że to może być właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeśli chodzi o opisanie historii hrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Już nie przeciągając, oddaję głos naszemu gościowi, także bardzo proszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Faktycznie postać jest niezwykła, ważna. To oczywiście jest banalne, ale wydaje się, że faktycznie, jak Jurek tutaj powiedział, że dzisiaj już trochę zapomniana, ale będąca w dyskusji, obecna w dyskusji politycznej Polski właściwie do końca lat 80. z racji właśnie tego sporu o postawę wobec zaborcy, czy to Rosji w wieku XIX, czy Związku Sowieckiego w wieku XX. I z tego względu jego życie było, czy jego działalność była rozważana, była dyskutowana, była przedmiotem licznych utworów literackich, publicystycznych, także oczywiście historycznych i zabierali na jego temat głos również główni uczestnicy polskiej sceny politycznej. Nie przedłużając, taki krótki rys biograficzny. Jest niezwykle ciekawe, że człowiek, którego Stanisław Mackiewicz, czyli Cat, nazwał najwybitniejszym polskim politykiem XIX wieku, aktywnie w polityce działał 2,5 roku, na 74 lata życia.
Więc jest to, nie, jest to dziwne, ale no, świadczy o wielkości człowieka, jego dzieła, skoro te kilka lat pozwoliło na to, żeby został pamiętany, żeby jego osoba, jego działalność były przedmiotem zaciekłych sporów. Tematem tego mojego wystąpienia, tak jak zostało to mi napowiedziane, jest właśnie jest kwestia, czy zdrajca, czy ktoś wielki, tak? Czy ktoś, kto coś dokonał, coś wielkiego. Zdrajcą był określony bardzo wcześnie. I właściwie przez większą część swojego życia z tym brzemieniem, czy z tymi oskarżeniami musiał sobie radzić, o czym powiem za chwilę. Urodzony w roku 1803 w Sędziwiowicach, syn Józefa Wielopolskiego, margrabia po Myszkowskich, a Myszkowscy ten tytuł sobie kupili we Włoszech w XVI wieku, był człowiekiem jak na ówczesną arystokrację gruntownie wykształconym. Akademia Terezjańska w Wiedniu, Liceum Warszawskie, potem Wydział Prawa Uniwersytetu, tam pierwsze młodzieńcze konspiracje, potem Uniwersytet w Göttingen, doktorat z filozofii. Nie był wybitnym filozofem, ale niewątpliwie miał taki dar bardzo takiego konkretnego myślenia, co go odróżniało od wielu innych polityków. Systematycznej wiedzy i no, takiej podbudowy, jak powiem, ideowej swojej działalności. Jak już wspomniałem, jego okres aktywnej działalności politycznej to właściwie dzieli się na trzy części, które właściwie to jest 2,5 roku. To jest lata 1830-31, czyli powstanie listopadowe. Wtedy jedzie do Londynu, przez Paryż próbuje, prawda, uzyskać wsparcie dla mocarstw zachodnich dla powstania i wtedy naocznie się przekonuje, że zachodu Polska w zasadzie nic nie obchodzi. To jest takie doświadczenie życiowe, które go formuje niewątpliwie. Znaczy on tą świadomość ma bardzo wyraźnie, mówi o tym, pisze. Potem wraca do Warszawy, zostaje wybrany posłem na Sejm, jest pracownikiem wysokiego szczebla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do końca wytrwa przy powstaniu. Był nawet miał kandydatem na członka rządu, na co się przezornie już pod koniec powstania nie zgodził, ale nie uciekł, nie zdezerterował. Wytrwał do końca. Kilka lat przerwy na wygnaniu, wraca do Polski, próbuje. Tak, on był prawnikiem także, oprócz filozofii studiował również prawo, więc bardzo był takim kłótliwym szlachcicem. Tak? Wykłócał się bardzo o ordynację pińczowską, której był spadkobiercą, która była no, u progu XIX wieku w zasadzie w rozpadzie. On ją takim bardzo często źle odbieranym trudem prawniczym wyprowadził na prostą i w zasadzie nie prowadzi działalności publicznej do roku 1846. Rok 1846, powstanie krakowskie i rebacja galicyjska. To jest dla konserwatysty, dla człowieka, prawda, posiadacza ziemskiego, ogromny szok. To, że udało się, że konserwatywny rząd austriacki podburzył polskich chłopów przeciwko polskiej szlachcie, prawda, że dopuścił do masowego mordu, było szokiem pod tym wrażeniem Wielopolski pisze list polskiego szlachcica do kanclerza Metternicha, rozpowszechniany bez nazwiska, ale drukowany i wszyscy wiedzieli, od pewnego czasu wszyscy wiedzieli, kto to był. I tam poza takim długim ciągiem pretensji do samego polityka i do rządu austriackiego, na końcu znajdują się słowa bardzo mocnej, grożące w zasadzie tym, że wobec takiej zdrady cesarza Austrii, no Polakom pozostaje pójście do drugiego wielkiego cesarza, czyli do cesarza rosyjskiego i padają słowa o oddaniu się w niewolę, o podporządkowaniu się caratowi. Za to właśnie obrywa jako zdrajca, chociaż te słowa często cytowane w różnych opracowaniach, one nie były tak mocne, jak to wynikało z takiego wyrwania z kontekstu. One po prostu oznaczały, jeżeli wy nas zdradziliście, to pozostaje nam
dogadanie się z drugim wielkim zaborcą, który być może, prawda, będzie miał w tym interes, żeby Polaków jakoś obdarzyć, prawda, większą wolnością niż do tej pory. To jest, przypomina bardzo myśl Dmowskiego już z okresu trochę późniejszego, kiedy on też stwierdził, że dla Rosji Polska jest jednak czymś ważnym, jest na peryferiach, czyli można tym Polakom na jaką, być może, prawda, Polakom na jakąś wolność pozwolić. Podobnie myślał te drobne 60 lat wcześniej margrabia Wielopolski. Po tym takim, prawda, mocnym wejściu do życia politycznego mamy znowu długą przerwę i dopiero koniec lat 50. XIX wieku, kiedy mamy wojnę krymską, kiedy umiera Mikołaj I, rząd obejmuje Aleksander II, Rosja jest osłabiona, skompromitowana i rodzi się nadzieja na jakieś reformy, tak, na jakieś zmiany także w królestwie. I wtedy właśnie Wielopolski zaczyna przygotowywać, myśleć, prawda, nad projektami tego, co można by w Polsce, znaczy w królestwie, oczywiście, co można by zmienić. To jest ciekawe, co zwraca uwagę, dobra Wielopolskich leżały wyłącznie w zasadzie w Polsce centralnej, w Małopolsce, trochę na Śląsku. Nie był szlachcicem kresowym. Wszystkie polskie rody magnackie miały silne zakorzenienie na Kresach, czyli tak zwanych wówczas ziemiach zabranych, nie należących do królestwa. I on tutaj oczywiście łatwo z tej ziemi rezygnował, ale nie miał takiego kresowego przywiązania do tamtych terenów. I no, ten okres znany jest z takiego stwierdzenia Aleksandra II w Warszawie w 56 roku, 1856. No, żadnych marzeń, panowie. To nie jest prawda, znaczy to nie jest stała prawda. Oczywiście Aleksander to powiedział, ale tak jak zawsze słowa wycięte z kontekstu nie są do końca ścisłe, pojawiają się możliwości zmian. I tutaj Wielopolski zaczyna myśleć, właśnie jak wspomniałem, o tym, co z tym zrobić. Okazja nadarza się w roku 61, kiedy dochodzi już do demonstracji patriotycznych w Warszawie, kiedy, prawda, w obliczu osłabienia się cesarstwa, pojawienia się nowej generacji już młodych ludzi, prawda, którzy nie godzą się z niewolą, dochodzi do protestów i w tym momencie zaczyna działać Wielopolski. Przygotowuje projekt zmian, właśnie takich idących w kierunku przywrócenia status quo z lat po 1815 roku. Między innymi zakłada powołanie Senatu, wybory do sejmików, przywrócenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, prawda? Oświata. To jest to, co było dla niego niezwykle ważne, i samorządność, no, głównie szlachecka, ale jednak. Likwidację Komisji Kodyfikacyjnych w Petersburgu, czyli prawo miało być stanowione w Polsce, tak, nieopracowane w Petersburgu, i oczeszowanie chłopów i równouprawnienie Żydów. Ten projekt, który drugi z kolei, który udało mu się przesłać do Petersburga, zostaje przez cara i ministrów rozpatrzona i 27 marca 1861 roku została podjęta decyzja o tym, żeby, co prawda, nie spełnić wszystkich życzeń Wielopolskiego, ale żeby Senat powołać kiedyś, przeprowadzić wybory i mianować właśnie ministerstwo czy komisję wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Było tyle ważne, że sprawy wyznań są wyjęte ze spraw wewnętrznych i dane Wielopolskiemu. Dodało to możliwość prowadzenia polityki wobec Kościoła katolickiego, wobec także właśnie Żydów i protestantów. I został mianowany dyrektorem tejże komisji, czyli stanowisko niewysokie, znaczy nie najważniejsze, ale bardzo istotne. Na tym stanowisku on rozpoczął bardzo energiczną wystawę. To jest kilka miesięcy tak naprawdę, kilkanaście miesięcy w sumie z okresem późniejszym. Bardzo energiczną działalność, powołał Szkołę Główną, czyli Polski Uniwersytet Warszawski, ten, który w
Wkrótce po powstaniu styczniowym został zlikwidowany, na jego miejsce powstał Uniwersytet Rosyjski. Rosjanie w większości wykładali, język był rosyjski. Szkoła główna była szkołą polską. Przez 7 lat działalności wyszło z niej kilkuset ludzi, z których co najmniej kilkadziesiąt nazwisk gdzieś możemy znaleźć w podręcznikach, Henrykiem Sienkiewiczem na czele. Jest bardzo charakterystyczne, że Uniwersytet Cesarski, mimo że był w Polsce i studiowali na nim w dużej mierze Polacy, nie wydał takiej ilości wielkich, znanych, znaczących ludzi dla polskiej inteligencji. Działania Wielopolskiego, który był człowiekiem takim bardzo hardym, bardzo przekonanym o swojej nie tyle ważności, ale o swojej racji i zupełnie nie zabiegał o to, co dzisiaj nazywamy PR-em. To był coś przeciwstawnego do dbania o opinię publiczną. Nie występował w zasadzie publicznie, nie starał się zjednać społeczeństwa, wręcz obrażał ludzi. Tak? Był często takim nazwany właśnie dzikiem, był zwany, znaczy był generalnie bardzo nielubiany, poza oczywiście swoim kręgiem znajomych i przyjaciół, którzy są pod koniec tego okresu się rozpada. Co ciekawe, przecież on był również człowiekiem pokoleń konserwatywnych i skoncentrował się wszystkim konserwatywnym. Czyli tak naprawdę Andrzej Zamoyski, który przeciwstawiany Wielopolskiemu, który nie spełnił tych nadziei, był człowiekiem podobnych poglądów w sensie ideowym. Natomiast różnili się co do taktyki. Demonstracje, które się zaczynają w 1961 roku, doprowadzają, że do bardzo gwałtownego zaostrzenia się sytuacji królestwa. W kwietniu 1961 roku padają ofiary śmiertelne. Sytuacja na, że tak powiem, za którą częściowo ta Wielopolski ponosi odpowiedzialność, zaczyna się wymykać spod kontroli. 8 kwietnia na kolejnej demonstracji ginie kilkuset zabitych. Rosjanie upychają gdzieś tam fosat Stadeli, topią ciała w Wiśle, prawda, niszczą. To jest następuje ogromne wzburzenie, no, w którym sobie Wielopolski nie do końca radzi. Nie ma takiej umiejętności łagodzenia nastrojów. To zresztą było przedmiotem bardzo wielu sporów, ponieważ wydawało się, że nasza historiografia częściowo i przed II wojną światową, ale zwłaszcza ta PRL-owska, ten wszelki postęp, wszelki ruch rewolucyjny stawiała na piedestale. W tym przypadku ten bunt społeczny przeciwko polityce carskiej miał bardzo, że tak powiem, ograniczony sens, tak? Ponieważ prowadził do antagonizowania władzy i polskiego społeczeństwa, ale jednocześnie nie było wiadomo, o co chodzi. Tak? Nie było celu. Tak? Nierealne było, żeby postulaty stawiane przez oponentów Wielopolskiego, właśnie stworzenia jakiegoś rodzaju państwa słowiańskiego, wewnątrz państwa rosyjskiego, z połączeniem ziem zabranych, Litwy, prawda, żeby właśnie autonomia i choćby przyłączenie ziem zabranych, żeby one mogły się ziścić. Po tych wydarzeniach Wielopolski z 8 kwietnia, Wielopolski zostaje również szefem przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i na niego spada jakby ten ciężar działań władz rosyjskich. On bardzo umiejętnie tak szermuje swoją dymisją, ale po śmierci Michała Gorczakowa, który był z nim pracował, namiestnika rosyjskiego, nowy naczelnik Michoju Suchozanet właściwie nie udaje możliwości żadnych działań. Podaje się do dymisji, wyjeżdża w listopadzie 1961 do Petersburga i tam przez całą zimę lobuje za
zmianą tej polityki carskiej. W czerwcu 1962 roku, w wyniku tych swoich starań, 1962 roku, na pół roku przed powstaniem styczniowym, zostaje mianowany szefem rządu cywilnego królestwa, czyli najwyższym cywilnym urzędnikiem poza namiestnikiem, którym został wielki książę Konstanty, brat cara. I to jest szczyt jego, że tak powiem, pozycji, ponieważ uzyskuje bardzo wiele. Uzyskuje wpływ na władzę w królestwie, możliwość wcześniej już częściowo realizowano obsadzania stanowisk urzędniczych Polakami zamiast Rosjan. Spraw Polaków pod sądów wojskowych, to na rzecz sądów cywilnych, czyli polskich. I wydaje się, że jego kariera jest na takim samym szczycie rozwoju. I tu właśnie dochodzi do wydarzeń, które w jakiś sposób pokazują, jak często rzeczy błahe, czy pewne niezrozumienie, prawda, gesty, które wobec samej działalności są stosunkowo mało ważne, one tutaj przeważają na niekorzyść Wielopolskiego. Były dwa zamachy na jego, właściwie trzy zamachy na jego życie. Wszystkie się nie udały. Dwa próby zabójstwa przez nożowników, raz próba otrucia. I na jego najbliższego współpracownika był też zamach. Wszystkich trzech młodych ludzi, bardzo kilkunastu, 18-20-letnich, skazano na śmierć i Wielopolski nie korzysta z prawa łaski. To jest wielki błąd. Tak? To jest takie chyba poczucie, że należy za takie rzeczy należy surowo karać, a zostało fatalnie odebrane społeczeństwie. Druga rzecz, nominacja na prezydenta Warszawy swojego syna. Syna, który też, to też charakterystyczne Wielopolskiego, on się w ogóle nie przejmował, prawda, tym, co powie opinia publiczna. Syna, który kilkanaście lat wcześniej wstępuje do armii carskiej, co nie było przyjęte, co było odbierane jako zdrada. No i syna, który niestety też nie poszedł w ślady ojca. No ale nominacja go na prezydenta Warszawy była nepotyzmem w czystej postaci i została też fatalnie odebrana. Narasta, w związku z czym jesienią 62 narasta protest, działają różnego typu organizacje konspiracyjne. Wydaje się, prawda, że sytuacja jest na progu wprowadzenia stanu wojennego. I wtedy stanu wojennego, czy jakby zaprzeczenia tego, co do tej pory się udało Wielopolskiemu uzyskać. Wielopolski, jak myślę, jest to powszechnie znane, decyduje się ten wrzut, jak to określił, przeciąć. Czyli po prostu aresztować młodzież, nie w taki sposób klasyczny, tylko przyspieszyć brankę do wojska, przyspieszyć to, co i tak władze rosyjskie zamierzały zrobić. Zamiast brać chłopów, to właśnie tych młodych ludzi z kręgów konspiracji wziąć do wojska carskiego, żeby uspokoić sytuację. Jak powiedział, prawda, wrzut wezbrał, przeciąć go należy, powstanie stłumię w ciągu tygodnia i wtedy będę mógł wreszcie rządzić. No i tu mamy powstanie styczniowe, kres jakiejkolwiek nadziei na kontynuowanie tej polityki. On jeszcze przez kilka miesięcy jest formalnie namiestnikiem rządu cywilnego, natomiast już chyba trzymane przez Rosjan wyłącznie po to, żeby było wobec Zachodu pokazać, że to Polak tu rządzi, prawda? Że to jest wewnętrzna polska sprawa, że to nie jest tak, że Rosja i Polacy, tylko że Polak tutaj to tłumienie powstania nadzoruje, kieruje, ma na nie wpływ. Latem roku 1963 wyjeżdża na Rugię, potem do Drezna i do Polski już nie wraca. Umiera właśnie, jak tutaj zostało już powiedziane, po wieloletniej chorobie, w takiej względnej nędzy, ale jak na magnata, to w warunkach względnej biedy. Ciężko chory, próbuje popełnić samobójstwo w 1967 roku, podrzynając sobie gardło. Jako człowiek wierzący, był to dowód jednak takiej bardzo głęboko wierzącym katolikiem, takiej daleko idącej desperacji. Przyjmuje od cara, wprasza się na audiencję do cara, jak przyjeżdża do Berlina, i car go w sumie lekceważy. Nie dostaje nawet żadnego orderu.
natomiast dostaje upokarzający medal za unicestwienie polskiego macierza, czyli za stłumienie polskiego buntu. No, trudno o większy respekt, ale Wielopolski ten medal, to znaczenie przyjmuje. Umiera w roku 77 w Dresdnie. I tu jakby zaczyna się właśnie życie po życiu Wielopolskiego, coś co generalnie jest. Ja oczywiście to powstanie, znaczy ten okres jego rządu bardzo mocno skróciłem. On jest dosyć dobrze znany, bo jest to postać w literaturze dobrze rozpoznana, choć ciągle jeszcze jest o czym pisać. W każdym razie następuje życie po życiu. Z jednej strony pojawiają się prace, które właśnie chwalą jego dokonania, zwłaszcza w kontekście stłumienia powstania, klęski powstania styczniowego, tego co się potem działo, prawda? Czyli masowych wywózek, wyroków śmierci, całkowitej rusyfikacji królestwa, prawda? Braku wszelkich nadziei na jakąkolwiek zmianę tej sytuacji w jakim dającym się przewidzieć okresie, no rusyfikację, która była no, o tyle istotna, że trzeba również nie tylko warstw wyższych, ale także chłopstwa przez władze carskie uwłaszczonego. I w tej sytuacji no, postać Wielopolskiego nabrała innych barw. Zaczęli pisać o nim znajomi historycy, właśnie trochę odczerniając, doceniając jego działania. Co było na jego największym dokonaniem? To jest właściwie półtora roku, tak? To jest od lata 61 no praktycznie do wiosny 62. To jest stworzenie Polskiego Uniwersytetu, stworzenie polskiego szkolnictwa, także tego podstawowego. Ilość szkół w Królestwie pod koniec rządów Wielopolskiego była dwukrotnie wyższa niż ilość szkół w całym państwie rosyjskim poza Królestwem. Z kilkuset, także to był rozwój o chyba ponad 1000%, to jest oczęszowanie chłopów, nie uwłaszczenie, oczęszowanie, czyli zamiana pańszczyzny na czynsz. W zasadzie, jak teraz wiemy, praktycznie to uwłaszczenie, o którym tak dużo się czyta w podręcznikach, które rząd narodowy powstańczy obwieścił, a rząd carski prowadził w życie, ono się dokonało właśnie dzięki Wielopolskiemu. Bo to oczęszowanie w zasadzie było prawie uwłaszczenie, tak? Tylko były kwestie prawne, które własności ziemi, które przy jej wieloletniej dzierżawie takie właśnie nieskończone nie miały takiego znaczenia. To, co dokonał Wielopolski w tym krótkim czasie, było ważniejsze z punktu widzenia położenia chłopstwa. No i równouprawnienie Żydów, którzy nie mieli pełnych praw obywatelskich. I tutaj też jest oczywiście problem, ponieważ to też jest często wspominane w sposób taki afirmatywny, tak? Należało równać wszystkie stany, równość. Tylko problem polega na tym, że równouprawnienie Żydów w Królestwie nastąpiło tylko na tym terenie. W Rosji Żydzi praw w dalszym ciągu nie mieli, co powodowało napływ ludności żydowskiej jeszcze przed działaniami administracyjnymi władz carskich, napływ Żydów do Królestwa, no tu, gdzie mogli korzystać z większej swobody. I jest ciekawe, że właściwie tak podobnie zresztą chyba jak część polskiej arystokracji, po prostu Wielopolski zakładał, że Żydzi się po prostu polscy zasymilują, że mając równość praw, stworzą tą polską klasę średnią, wchodzą w skład polskiego społeczeństwa także swoim, prawda, językiem i obyczajem. To się nie spełniło, natomiast właśnie w jego myśli uderza to, że on nie widział właśnie miejsca dla polskiej klasy średniej, mówił do Żydów, wy będziecie naszą klasą średnią. A my, nam się nie udało, wy umiecie to robić, będziecie handlować. I to pewne negatywne tego skutki potem Polska mogła, znaczy Polska ponosiła. Więc pytanie czy jest takie, czy brak tego ubezwłasnowolnienia zmieniłby sytuację w sposób, nie ubezwłasnowolnienia, tylko brak tego równouprawnienia, czy by zmienił radykalnie sytuację. Wydaje się, że nie, na pewno wzmocnił pozycję zwłaszcza zamożnych Żydów w polskim społeczeństwie.
to te dokonania właśnie w tak krótkim okresie, które szły w kierunku stworzenia w zasadzie polskiej autonomii. Bo to, co proponował Wielopolski, co próbował zrobić, co w jakimś stopniu zrobił, to była autonomizacja królestwa. To, co potem za lat 6-7 robią Austriacy. Czyli polskie sądy, polskie szkolnictwo, polski rząd, prawda, uwłaszczenie chłopów, co prawda, czy w każdym razie oczęszowanie przez władzę, ale jednak władzę nie bezpośrednio carską, tylko również polską. To było dosyć ważne. Prawda? Kto daje chłopom prawa? I to wszystko dokonał w niezwykle krótkim czasie. Gdyby się udało utrzymać tą politykę, bylibyśmy w innym miejscu historii. Pytanie jest oczywiście takie, czy by się dało, ponieważ podejmując te działania, zakładał Wielopolski, że polityka rosyjska będzie w jakimś sensie wobec Polski stała. A to, jak wiemy, nie, takiej gwarancji żaden historyk nie da. I mieć nie można było. Po drugie, właśnie to, co już było mówione wcześniej, czyli że nie wyczuwał trochę nastroju społecznego. Oczywiście on to robił świadomie. To jest człowiek, który świadomie mówił, prawda, że jego nikt nie obchodzi głos publiczny. Znaczy, że ocena, jak jest oceniany, jego to nie obchodzi. On robi to, co uważa za słuszne. Natomiast właśnie niedocenienie trochę tych nastrojów, prawda? Niedocenienie kwestii no jednak emocji społecznych tutaj na tej polityce się mocno odbiło. Mówię, oceniany był początkowo właśnie po powstaniu w większości głosów dosyć pozytywnie, doceniano to, co zrobił. Natomiast potem oczywiście wraca, jego postać stała się przedmiotem sporu o taktykę działania wobec zaborcy. Czy współpraca, prawda, czy sprzeciw. Jest bardzo ciekawe, że na wielkość dzieła, czy wielkość osoby Wielopolskiego zwrócił uwagę człowiek, który w zasadzie wyszedł z pozycji przeciwnych do jego polityki, czyli Józef Piłsudski, który idąc na Kielce właśnie nocował dookoło dworu Wielopolskiego i właśnie wtedy miał, tak jak sam wspominał, zapytać wielkości, jakie twoje imię, tak odnosząc się do Wielopolskiego. I potem wydane już po 20, po odejściu od władzy, pierwszym, na początku lat 20, książce roku 1863, napisał no słowa, które bardzo mocno, że tak powiem, świadczyły o fascynacji samym Wielopolskim. To było dziwne, prawda, dla człowieka, który był właśnie piewcą ruchu zbrojnego. Tu wydaje się, że tutaj ta samotność Wielopolskiego, tak, wielkiego człowieka przeciwko wszystkim, no gdzieś na Piłsudskiego mocno oddziaływała. Był Wielopolski opisywany między innymi przez Zofię Kossak-Szczucką z takim bardzo w dziedzictwie, w takim bardzo negatywnym obrazie. Był przedmiotem no, dyskusji zwłaszcza w okresie PRL. No bo wraca sytuacja, w której on działał. Tak, mamy Polskę niezależną. Takim piewcą Wielopolszczyzny, piewcą dokonań Wielopolskiego był publicysta konserwatysta z poglądów i publicysta Tygodnika Powszechnego Stanisław Stomma, który bardzo wyraźnie, jak była rocznica powstania setna, napisał właśnie taki tekst z dymem pożarów, gdzie w zasadzie to była apoteoza polityki Wielopolskiego. Nie trzeba walczyć z Rosją, trzeba było się wyrzec ziem zabranych, czyli ziem wschodnich. Trzeba było, no walka była zupełnie bez sensu, była głupotą.
Tylko, że no, to, nie do, to było zupełnie ahistoryczne, było naginaniem, że tak powiem, historii do prawda, swoich wyobrażeń, swoich idei. Jest bardzo ciekawe, że tym, kto polemizował ze Stomą, przypominam, że nie było przecież wolnego obiegu informacji, był kardynał Stefan Wyszyński. W takim bardzo emocjonalnym kazaniu w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie w zasadzie no, właśnie wygłosił apoteozę powstania. Było to o tyle dziwne, że sam Wyszyński był generalnie przeciwnikiem właśnie tych romantycznych zrywów walki, nie patrząc na własne siły i raczej właśnie takiej spokojnej, prawda, spokojnego pozytywizmu patrzenia, co się dzieje i bez romantycznych porywów. Tutaj nagle wystąpił z takim, prawda, bardzo mocną polemiką ze Stommą i pośrednio z Wielopolskim. Wydaje się właśnie, że chodziło o to, co też dzisiaj czasami właśnie wychodzi w sporach naszych, obecnych, opartych o historię, nie powiem, że historycznych, mianowicie o to, żeby nie poniżać, nie traktować, prawda, znaczy, żeby szanować poświęcenie ludzi. Tak? Czyli innymi słowy, nie robić z ludzi, którzy walczyli o ojczyznę, idiotów, szaleńców, co wtedy, prawda, było bliskie częściowo myśli komunistycznej, dzisiaj się pojawia już w wolnym dyskursie. I to chyba przemawiało za prymasem. Druga rzecz to oczywiście to, żeby nie tłumić nadziei na jakiejś takiej ducha walki o niepodległość. Tym, że nic się nie da zrobić, że trzeba iść z Rosją, prawda? I w zasadzie jesteśmy na to skazani. Do tego stopnia, że powiem, sprawa sporu wielkopolskiego był aktualny, że jeszcze w latach 80. cenzura wycinała teksty, gdzie właśnie była apologia polityki Wielopolskiego. Znaczy apologia, czy w każdym razie odniesienie się polityki Wielkopolskiego, że ona miała sens, prawda, w obliczu w tej takiej sytuacji, jakiej Polska była, że nie można liczyć na Zachód, ale też, że to była polityka wobec wroga, a nie wobec. On nie był renegatem. No to tego jeszcze nie powiedziałem. Wielopolski nie wyrzeka się swojej polskości, czuje się Polakiem, działa na rzecz Polaków. Natomiast no, byli tacy, którzy po prostu chcieli stać się Rosjanami, choćby hrabia Adam Górowski. Natomiast on taki nie był. Więc to się, jak się okazuje, no, odniesienia do polityki ugody na lata 80. były niecenzuralne. No tak jak wspomniałem na początku, teraz już ten spór o Wielopolskiego jest chwilowo mniej aktualny, nazwisko gdzieś tam, prawda, zapadło bardziej w podręczniki, ale gdzieś ten, prawda, to napięcie pomiędzy ruchem takiego oporu, prawda, za wszelką cenę, bez patrzenia na konsekwencje, trzeźwego myślenia, prawda, w kategoriach szerszych niż tu i teraz. Tak? No jest ciągle aktualna i słowa Wielopolskiego napisane w takim dosyć języku no dzisiaj już troszkę może słabo odbieranym, ciągle jeszcze mogą do dyskusji inspirować. No, z dzisiejszego punktu widzenia jeszcze dwa zdania na temat ocen dzisiejszych. Są podkreślane dwie sprawy. Właśnie. Jedna ta, że no, nie liczył się zupełnie z nastrojami społecznymi, że tutaj polityka, nawet realna, nawet oparta na mocne podstawy, no nie może lekceważyć właśnie emocji społecznych, no? Zwłaszcza ludzi młodych. Druga rzecz, że powstanie styczniowe, któremu on, w jakimś sensie, on właśnie wywołał, tak, i które zwalczał, miało oprócz bardzo negatywnych skutków swoje skutki pozytywne, chociaż no, z punktu widzenia osób, które wtedy doświadczały represji
było to, jest to mało przekonujące, mianowicie przeorało świadomość społeczną i przeorało, że tak powiem, stosunki polsko-rosyjskie. Tutaj nie ma już między polską klasą polityczną, polskim ziemiaństwem, polską inteligencją, właściwie jest, a Rosją zaczyna być przepaść. To, czego się obawiano, co w odniesieniu do polityki wielopolskiego, to jest to, że właśnie to będzie takie łagodne wchodzenie w rosyjskość, prawda? Że to mamy troszkę lepiej, ale w zasadzie to nic tu się już nie zmieni. Rosja jest naszym, prawda, przeznaczeniem i takiego powolnego kundlenia się, mówiąc za Wańkowiczem, społeczeństwa, zanikania postaw oporu wobec zaborców i stopniowego gaśnięcia postaw, gaśnięcia narodu. No co mogę, że chłopi jeszcze są przed obudzeniem się poczucia narodowego. Mówimy oczywiście cały czas o królestwie. Są to oczywiście wnioski czy rozważania, które są gdzieś zawieszone trochę w powietrzu, bo nie wiemy, co by było, gdyby było, ale jak mówię, wydaje się, że cały czas ten spór między ugodą a buntem jest gdzieś w polskiej historii obecny i mam nadzieję, że nie tak mocno jak za czasów Wielopolskiego. Super, to dziękujemy za ten wykład, a teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tej części interaktywnej. To, co od razu, ja pozwolę sobie tutaj też kilka pytań, które się w sumie same nasuwają. No przynajmniej mnie. Przede wszystkim, jak sytuacja by wyglądała, może inaczej, inicjatywa, z czyjej strony była inicjatywa, że hrabia Aleksander Wielopolski był tym namiestnikiem w jakimś sensie, może nie wprost, tak, ale był tym, który de facto Polską rządził, najwyższym wśród Polaków właśnie w tych latach, o których wspominałeś, tych najważniejszych, kiedy on pokazał, co potrafi, kiedy próbował w Polsce tutaj właśnie rozwijać szkoły. Czyja to była inicjatywa? Czy on o to zabiegał, czy też car szukał kogoś, kto mógłby tą funkcję pełnić? Przede wszystkim zabiegał on, tak. Znaczy to nie było powiedziane, że akurat będzie Wielopolski. Mógł być Andrzej Zamoyski, gdyby nie to, że właśnie stawiał takie dla Rosjan postulaty trudne do przyjęcia i ewidentnie był przywódcą czy politykiem mniejszej miary. Zabiegał Wielopolski, zwłaszcza o to stan, on tutaj był takim klasycznym politykiem gabinetowym. On potrafił sobie zjednywać urzędników, przekonywać do swoich idei i też poparciu urzędników właśnie namiestnictwa zawdzięczał to, że jego memoriały, prawda, jego propozycje trafiały na, no nie od razu do biurko cara, ale jednak także trafiły w końcu na biurko cara. Natomiast oczywiście było to możliwe także dlatego, że car widział w tym swój interes i jakiś sposób na uspokojenie Polaków. Natomiast bez takiego zabiegania Wielopolskiego ta nominacja, myślimy właśnie o szefie rządu cywilnego, ta nominacja by nie miała miejsca. Z całą pewnością, bo to on siedząc całą zimę w Petersburgu różnymi, prawda, bocznymi ścieżkami wychodził sobie po prostu. No i właśnie tu się rodzi też kolejne pytanie, bo cały czas widzę jakąś analogię tutaj do sytuacji bieżącej, bo my cały czas jesteśmy praktycznie chyba cały od 100 lat właściwie, odkąd uzyskaliśmy niepodległość, gdzieś tam pod, no może nie cały czas, ale większość tego czasu pod dwoma flagami, tak? Najpierw ta obok tej flagi polskiej powiewała ta czerwona, a potem teraz znowu jest niebieska. No i teraz jest pytanie właśnie, jak to w tym momencie, bo cały czas się zastanawiam tą filozofią Wielopolskiej, bo z jednej strony nie chce się o nim mówić, a z drugiej strony właściwie my cały czas gdzieś robimy tą politykę na tej zasadzie, że no, ta polityka nie może być samodzielna. Nikt nie myśli w kategoriach samodzielnych, może nawet jeśli ktoś myśli, to nie może być skutecznym politykiem. I teraz, no, czy ta analogia jest słuszna? Bo no, chciałbym zapytać ciebie jako z historyka, który mógłby spojrzeć na tą sytuację bieżącą, bo wiem, że też obserwujesz ją bardzo wnikliwie. No to jest trudne pytanie, bo historycy nie lubią mówić o czasach dzisiejszych. Natomiast jest coś takiego w spojrzeniu Wielopolskiego, co jakieś skojarzenia mi nasuwa. Mianowicie on wychodził z założenia po swoich doświadczeniach powstania listopadowego. No, widział, jak źle funkcjonuje polska władza, prawda? Jak ludzie się żrą, jak nie ma jednej konkretnej myśli, prawda? Przewodniej myśli, że
To wszystko tam na jego oczach się rozpadało. No i no w końcu, przyjmuję się, nie mieliśmy szans wygrania powstania, ale przegraliśmy je dosyć jednak tak nieładnie. No, w stosunku do swoich możliwości i w stosunku do początku. Był na Zachodzie, widział, jaki jest stosunek Zachodu do Polski, prawda? Czyli, że nie ma szansy na to, żeby w zasadzie Zachód z jakichś ideowych przyczyn idealistycznych po polskiej stronie wystąpił. Innymi słowy stwierdził, że po pierwsze potrzebna silna władza, władza, która powinna być no, dyktatorska, prawda? A druga rzecz to, że Polska w zasadzie sama nie zaistnieje między mocarstwami, czy musi się kogoś oprzeć. Natomiast to, co było clou jego polityki, to w miarę samodzielna polska polityka wewnętrzna, czyli szkolnictwo, no, to, co dzisiaj też gdzieś tam wraca, prawda, wracało w sporach o naukę historii w szkole, prawda? O to, czego nasze dzieci uczymy, jak uczymy. Czy wychowujemy demokratów, którzy się odnajdą w każdym momencie, prawda? W każdym państwie i w każdym, czy kształcimy i wychowujemy naród polski. To jest takie myślenie, które wydaje się jest w obecnej sytuacji, ma jakieś dosyć wyraźne odniesienie, bo nie liczy się do końca ta bieżąca polityka, liczy się tym, kim my jako państwo, jako naród będziemy. To, że państwo można zniszczyć, państwo można osłabić, natomiast trudniej jest osłabiać dosyć, prawda, zwarte i wykształcone, dobrze zorganizowane społeczeństwo. I to jest ten kierunek działania Wielopolskiego, którego rozmach był ogromny i który no, jednak przeorał tą świadomość społeczną. Wychowankami szkoły głównej byli no, polską elitą na trudne czasy do początku XX wieku, kiedy można było coś zrobić. Już przejdziemy do pytań z sali. Bardzo proszę. Już tylko muszę tutaj coś z tymi kabelkami. Prosiłbym do mikrofonu, bo mamy transmisję, więc dobrze by było. No ja może nawet nie mam pytania, tylko gwoli większej polemiki tutaj z pana twierdzeniami. Powołam się na książkę pana Pruszyńskiego o margrabiu wielopolskim. Kogo? Pruszyńskiego? Pruszyńskiego. Pruszyńskiego. I trzeba byłoby zacząć od tego procesu wielopolskiego ze Szczanieckimi. Tu idę za tym, co pisał. Chodziło o to, że poprzedni ordynat w ordynacji Myszkowskich, to nie wiem, czy to był ojciec, czy dziadek Wielopolskiego. Nie w prostej linii. Nie w prostej linii. Ktoś nie w prostej linii na stare lata zbzikował i zaczął robić jakieś takie dziwne ruchy finansowe i wokół niego nagle się pojawił Szczaniecki, który mu tam podpowiadał. A podpowiadał mu tylko w taki sposób, że jak stary pan umarł, to 9 kluczy z tej całej ordynacji trafiło w rękę Szczanieckiego i Wielopolski miał takie podejrzenie, że po prostu Szczaniecki wykorzystał niedołęstwo starszego pana i cały majątek, który powinien przejść na Wielopolskiego, wpadł w ręce Szczanieckich. Szczaniecki pierwszą rzeczą, którą zrobił w tej ordynacji, która powinna należeć do Wielopolskiego, on ją totalnie rozwalił. W tym sensie, że bardzo szybko przeszedł do oczyszczania chłopów, ale w tak nieudolny sposób, że jeżeli ordynacja kiedyś, dajmy na to, miała wysoką wydajność plonów, nagle ona spadła gdzieś na bardzo niską wydajność plonów. Ona gospodarczo strasznie podupadła. Jak się rozpoczęły te wszystkie procesy, które Wielopolski toczył od roku 1815 do 1830, to Szczaniecki w tych procesach właśnie pokazywał, że on jest patriotą, który dba o polski lud, o polskie chłopstwo, a zły Wielopolski to jest nic innego jak ci magnaci, którzy już zgubili Rzeczypospolitą i dlatego później Wielopolski był tak nastawiony negatywnie do opinii publicznej. I zresztą, jeżeli byśmy teraz przenieśli to na czasy dzisiejsze, to ja bym zauważył, że w Polsce, jeżeli ja byłbym politykiem, to ja bym się strasznie bał polskiej opinii publicznej i, że tak powiem, wsłuchiwać się w jej głos, bo opinia publiczna w Polsce jest taka, że 8 lat temu idolem wszystkich Polaków był Donald Tusk, najlepszy polityk, a teraz wszyscy Polacy mówią, że już Donald Tusk nie jest taki fajny, więc jak gdyby fluktuacje polskiej opinii publicznej są bardzo, bardzo, bardzo trudne.
To jest jedna kwestia. Drugą kwestią tutaj pan dotknął na chwilę tego momentu, tej rywalizacji między Wielopolskim a Zamojskim. To polegało na tym, przynajmniej tak pisze o tym Pruszyński, że jeżeli Rosjanie robili krok do tyłu, to Zamojski chciał jeszcze Rosjan bardziej dopnąć do ziemi i cały czas jak gdyby podstawą rozumowania Zamojskiego było to, że warunkiem zgody z Rosjanami to jest przywrócenie granicy z roku 1773, na którym no nie było takiej możliwości, żeby przywrócić granicę z roku 1773. Zresztą przypomniałbym Państwu według mnie taką kapitalną scenę u Dostojewskiego w Braciach Karamazow, kiedy Gruszenka i Rosjanie spotykają Polaków w knajpie i mówią: panowie, piję zdrowie waszej Polski. Chcą pokazać, że Rosjanie są tacy w porządku wobec Polaków, więc wznosimy toast waszej Polski. No to Polacy piją razem z Rosjanami, a potem Rosjanie mówią: no dobrze, a teraz wypijcie zdrowie naszej Rosji. Wypijmy zdrowie Rosji, no i Rosjanie rozlewają, wlewają sobie ten, wznoszą ten toast. Polacy czekają i dopiero kiedy Rosjanie wypijają toast, to Polacy mówią: zdrowie w Rosji w granicach sprzed 1773 roku. Więc ja myślę, że to jest taka wina, że po prostu Zamojski chciał przelicytować Rosjan i no to jest jak gdyby zupełny brak realizmu, bo Rosjanie w życiu się na granicę sprzed 1773 roku nie zgodzili i pod tym względem Zamojski chyba był o wiele rozsądniejszy. I tak już tutaj... Wielopolski. I chyba tam jeszcze było to, co jest też bardzo częste w Polsce, że to był spór gdzieś chyba na podłożu jednak osobistym. I może też bym skrytykował jeszcze z jednej strony, ponieważ pan mówi, że spór między Zamojskim a Wielopolskim był sporem dotyczącym taktyki. I w ogóle dzisiaj mamy jak gdyby rozmowę o sporze dotyczącym taktyki. Ja bym wybaczył, bo jeżeli ktoś nazywa mnie zdrajcą i uważa, że moja polityka jest zdradą, to nie jest spór o taktykę, to jest spór o strategię. No bo jeżeli ja dostaję argument taki, że ja prowadzę politykę ugodową względem Rosjan i ja już słyszę krytykę, że jestem zdrajcą Polski, no to przepraszam, to nie jest spór o taktykę. Dobrze, powiem, jeśli chodzi o spór z Szaniewskimi, tylko kilka słów wyjaśnienia, mianowicie Margrabia Wielopolski odziedziczył ordynację. Ordynacja była takim tworem prawnym, którego nie można było zmieniać granic. Czyli było ustalone, że ma być tyle miast i wiosek i koniec. Tak, nie można tego sprzedać, nie można tym obracać, nie można przekazać. Tak, tak, to on umożliwił trochę zmianę. Tak, że nie ma żadnych... Jeszcze momencik, to ja tak może dopowiem. Jeżeli ja bym Państwu miał dzisiaj wytłumaczyć, czym była ordynacja, to bym powiedział, że to jest ogromny holding i teraz najgorsze jest, to jest olbrzymim według mnie plusem ordynacji, ja nie mogę nic z tego holdingu wyciąć, żadnego przedsiębiorstwa, żadnego małego zakładu, czyli ordynacja, ona sprzedawała zboże po prostu w ilościach ogromnych. Piwo, jeżeli było ważone gdzieś w ordynacji, ono szło w ilościach ogromnych i to był partner, z którym można było dyskutować w rozmowach gospodarczych, a teraz niech Państwo sobie wyobrażą, że zamiast ordynacji mają Państwo... Nie chciałbym, że powiem, wchodzić w te rozważania o konflikcie z Szaniewskimi i no, problem chodził o to, polegał na tym, że ponieważ właśnie głową, właścicielem ordynacji mogło być tylko jedna gałąź rodziny, że ona nie miała męskiego potomka, to w tym przypadku przechodziła na kolejnych starszeństwie w rodzie i w ten sposób dostali ordynację rodzice Wielopolskiego i potem on sam i on został w fatalnym stanie i z ogromnym wysiłkiem, któremu nie przysporzył wielbicieli, tą ordynację częściowo powrotem pozbierał i zostawił w przyzwoitym stanie. Natomiast jeśli chodzi o dalsze pana pytanie, czy kwestie opinii publicznej. Nie chodziło tylko o opinię publiczną, bo faktycznie Wielopolski się z nią nie liczył
i w sposób ostentacyjny. Chodziło mi o nastroje społeczne, prawda? W momencie, w którym dochodzą do głosu emocje, trzeba je brać pod uwagę, trzeba je kalkulować. On tego nie robił, on tym pogardzał. I też jest to pytanie, na które nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć, czy gdyby starał się jakoś, prawda, wytłumaczyć swoje działania. Nie wszystkie mógł, bo część rzeczy było jednak między carem, namiestnikiem i nim, więc to nie można było wynieść i powiedzieć, pokazać, że swoich zamiarów. To być może, prawda, byłoby tutaj trochę, nie wiem, czy mu się udało, ale w każdym razie byłaby większa szansa. Jeśli chodzi o Andrzeja Zamoyskiego, faktycznie panowie się chyba dosyć wcześnie zaczęli nie lubić. Zamoyski był takim trochę Hamletem, on hamletyzował. To, z czego wynikała jego polityka właśnie odnośnie tej Polski w granicach przedrozbiorowych, korzenie ziem z ziemiami zabranymi, to również polska opinia publiczna. Tak? Czyli dopiero powstanie styczniowe w dużej mierze zrywa więzi łączące ziemię Królestwa Polskiego z ziemiami Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ukrainnymi. Protesty antycarskie mają miejsce również w Wilnie, mają miejsce również w innych miejscowościach na wschód od granic Królestwa. No, ta ówczesna polska klasa polityczna, można powiedzieć, prawda? Szlachta, ziemianie, ale także i rodząca się klasa średnia, miała poczucie jedności państwa. Tak? W związku z czym Zamoyski nawet jakby nie chciał, odwołując się, prawda, on się odwoływał w końcu nie do władzy, jak Wielopolski, który musiał załatwić, prawda, zmiany polityki z władzą, on się odwołał do opinii publicznej, do jej nacisku. Nie mógł powiedzieć, rezygnujemy z was, tak? Rezygnujemy z Wilna, z Grodna, rezygnujemy z Mińska, tak? No, po prostu nie mógł. Natomiast faktycznie był człowiekiem o znacznie mniejszym potencjale intelektualnym, takim właśnie troszkę rozchwianym, troszkę takim właśnie Hamletem. I no, w takiej ocenie również współczesnym Wielopolskiego przerastał, nie wiem czy o głowę, ale w każdym razie o klasę, tak można tak powiedzieć. Tutaj jeszcze pan się przypomniał książkę Ksawerego Proszyńskiego. Ja właśnie o tym zapomniałem powiedzieć, takim już troszkę starając się ścieśnić tok wywodu. Mianowicie sprawa Wielopolskiego wraca również w roku 1944-1945. Nie tylko potem, w latach 60., jak mówiłem o Stommie, ale wcześniej właśnie przez Proszyńskiego, publicystę konserwatywnego przed wojną, który się nawraca na miłość do Rosji i na lewicowość w czasie wojny, nie wiem, czy pod wpływem pobytu w Moskwie i Kujbyszewie, czy jakieś inne czynniki zaważyły. W każdym razie publikuje książkę o Wielopolskim, wydaną po raz pierwszy w 1945 roku, gdzie ewidentnie nawołuje do ugody. Tak? Znaczy, że to jest książka pisana z tezą. Ona oczywiście ma swój walor, bo Przyszyński miał świetne pióro, natomiast to jest książka, wywołała ogromne oburzenie i książka, która miała przygotować grunt pod Mikołajczyka, tak, pod kompromis z Moskwą. Trzeba czytać ją dosyć ostrożnie, aczkolwiek mówię, publicystyka to jest dosyć dobra. Książka była, pierwsze wydanie było w roku 1947, więc nie można powiedzieć, że to była podpisana pod tezę pod Mikołajczyka i także no, skrytykowałbym takie pana swobodne podejście, że pan tutaj mówi, że no bo sugeruje pan, że jak gdyby Pruszyński napisał to dlaczego, że był w Rosji i coś może tam, nie wiem, został przekupiony, rozumiem, że został agentem sowieckim. To pan, no, znaczy, nie wiemy, natomiast zachowywał się jak agent po 1945 roku i ta zmiana była nagła, więc ja nie sugeruję, bo nic na ten temat prawie nie wiem. Zresztą znaczy, no, ja przemiana jest dosyć nagła, więc też nie było powodów, żeby go tam zawerbowano chyba znaczy, tak szybko. Panie doktorze, ale momencik, to no. W takim razie panu postawię może pytanie tak. Czy gdyby pan w roku 45 jesteśmy, prawda, i rozmawiamy ze mną i ja używam takiego argumentu. No, panie kolego, w 39 mieliśmy 30 dywizji, 11 brygad kawalerii, dostaliśmy łupnia strasznego od Sowietów i od Niemców, przegraliśmy wojnę, związaliśmy się z sojuszem z Anglikami, z Francuzami, przegraliśmy wojnę,
Przychodzą Rosjanie i okej, zabierają nam Lwów i Wilno, wracamy do granicy Królestwa Polskiego, czyli sprzed tam lat 30, do roku 1915 się cofamy. Dostajemy Szczecin i Wrocław. No, prawda jest taka, że Rosjanie są liczniejszym narodem i mają sprawniejszą władzę. Nieważne, czy to jest władza carska, czy władza komunistyczna, jest ona na pewno sprawniejsza od naszych rządów, które mówiły, że Polska wygra z Niemcami wojnę, bo na naszej czele, na czele naszej armii stoi marszałek Śmigły-Rys, a Niemcami dowodzi kapral Hitler. I przepraszam, no i teraz rozumiem, że na takie rzeczy, jak ja panu powiem, to pan mi powie, że nie będzie ze mną rozmawiał, bo jestem agentem rosyjskim i zostałem przepoczwarzony przez Rosjan. Zarzut, że ktoś jest agentem, jest naprawdę obraźliwym zarzutem, no bo to zdrada państwa jest... Wie pan, jest różnica między, że tak powiem, prowadzeniem polityki, a chodzeniem na pasku władzy. To można wiele o wiele polskim powiedzieć. I tak zresztą o nim sądzono na podstawie tego, co było widać, że właśnie idzie na pasku władzy rosyjskiej. Dzisiaj na spokojnie wiemy, że tak nie było. Jeśli chodzi o Pruszyńskiego, po pierwsze, owszem, wydaje mi się, że książka wyszła trochę wcześniej, ale teksty, na której on oparł swoją książkę, powstały właśnie w 1944-1945. Ja znam Pruszyńskiego na działalności jako agenta Bieruta, człowieka, który nie prowadził własnej polityki, działał na zlecenie. Więc oczywiście nie mówię, że był agentem, nie wiem, NKWD czy UB, natomiast no, nie widać tu jego w tym okresie nie widać jego samodzielności. On się raczej upania tą władzą, tak? Oczywiście być może jeśli uda się dociec, prawda, kulis, czy być może prawda, jakieś dokumenty czy informacje jeszcze gdzieś są na ten temat jego motywacji, to być może to zdanie zmienię. Natomiast to, co przemawia na rzecz pana, to faktycznie, że właśnie w przypadku Wielopolskiego, no jego działania oceniane z punktu widzenia opinii publicznej, to były działania zdrajcy, tak? Człowieka, który idzie na współpracę z carem, który wyrzeka się polskich ziem, który współpracuje, prawda, z aparatem władzy przeciwko swoim rodakom. Natomiast no, da, okazało i zresztą część, było to częściowo widoczne i wówczas, tylko trzeba było chcieć patrzeć, że tak nie było, tak? Znaczy, że jego intencje były realne, były często błądził, jak już wspominałem, tak? Znaczy popełniał błędu, ale kto tylko ten nie robi błędów, to nic nie robi. Natomiast w przypadku Pruszyńskiego to faktycznie jest, było przygotowanie kompromisu z Moskwą wtedy, kiedy jeszcze była jakaś nadzieja. Tak? Więc wydaje się, że na końcu, w kierunku trzeba pamiętać o tym, że to jest książka z tezą, tak? Znaczy, że to nie jest, że to jest książka właśnie, no taka klasyczna publicystyka, żeby nie traktować to jako wyważone dzieło, które ma pokazać Wielopolskiego w jakimś, prawda, bardziej takim wszechstronnym obrazie, tylko pokazać, że Wielki Margabia miał rację, bo prawda, sytuacja się powtarza i musimy iść za Wielopolską. Ale zgadzam się z tym oczywiście, że w sytuacji po 45, właściwie po 44 roku, tak, no, była w polskim interesie państwowym, czy w polskiej racji stanu należało próba jakiegoś modus vivendi. I taką próbę podjął Mikołajczyk. I ja na przykład przy całym niespecjalnie lubię go jako polityka, jako człowieka, natomiast doceniam to, co on zrobił, znaczy co jego, ten interwał lat 45-47. Bez nich byłoby naprawdę nieco gorzej. Ja chciałbym zapytać, czy gdyby plan Wielopolskiego się powiódł, mielibyśmy autonomię, czy w przyszłości, gdy carat się chylił ku upadkowi i w końcu dokonał żywota, czy mielibyśmy szansę na odzyskanie niepodległości? Bo jeżeli by nam się dobrze stosunkowo pod caratem powodziło, to już ich następcy, Sowieci, daliby nam takiego łupnia, że gorzej być nie mogło. I to jest jedno pytanie, a drugie to kwestia dzisiejsza.
Wydaje mi się, że odejście pokolenia Solidarności, pokolenia ludzi z polityki, którzy swoje doświadczenie czerpali z komunizmu, spowoduje, że pytania na temat współpracy z Rosją będą coraz częściej powracać. I kwestią zasadniczą będzie, czy Rosja w przyszłości, bo to jest kwestia jeszcze 10-20 lat, będzie miała zdolność przyciągania opinii publicznej, czy nie. Bo przed Rosją stoją wielkie wyzwania i nie wiadomo, jak ona sobie poradzi, bo w tej chwili część opinii publicznej w Polsce wieszczy zmierzch Europy Zachodniej, co również nie jest takie pewne. Także... No tak, żyjemy w okresie, że wydawało się, prawda, że mniej więcej ramy funkcjonowania świata są w miarę stabilne. Okazuje się, że był to krótki, tylko stosunkowo okres przerwy. Co by było, gdyby, no właśnie coś trudno odpowiedzieć, bo to, czy jaki byłby efekt reform Wielopolskiego, gdyby one mogły być wprowadzone w życie, zależy od polityki carskiej wobec Polski, tej, prawda, Polski już nie powstańczej, tylko Polski, która by się rozwijała na zasadach pewnej autonomii, czy byłaby na przykład z Aleksandra III wola jakiejś utrzymania tej autonomii, zwracam uwagę, że Polska jednak była w tym czasie jeszcze, mimo stanu wojennego zniesionego dopiero w 1956 roku po powstaniu listopadowym, była krajem różnym od reszty Rosji. I położenie chłopów było inne, i wykształcenie elit było jednak, te elity były szersze jednak. I rozwój gospodarczy był jednak troszkę lepszy, większy. I w związku z czym, czy takie państewko, prawda, autonomiczne, które by się dobrze rozwijało, czy by nie wprowadzało jakiejś ostrej reakcji władz, znaczy elit rosyjskich i caratu, prawda, żeby tutaj ten przykład za bardzo nie poszerzał się na Rosję, tego nie wiemy. Natomiast gdyby się udało nawet chociaż przeciągnąć, bo to w końcu nie musi być lat 50, tak, mogło być lat 20 na przykład do śmierci Aleksandra II i temu jeszcze kawałek, to wtedy Polska byłaby innym krajem. Tam miałaby jednak zdecydowanie wyższy poziom wykształcenia, prawda, społecznego i chłopów, prawda, i świadomości narodowej chłopów, która w końcu rodziła się stosunkowo późno. Tu byłoby na pewno przyspieszenie, by polskie szkoły i polskie szkolnictwo podstawowe powszechne w zasadzie. Mielibyśmy własną, wykształconą, porządną polskim uniwersytecie elitę. Jeśli szkoła główna by nie straciła rozpędu, to naprawdę dobry uniwersytet. Uniwersytet Warszawski był fatalnym uniwersytetem. Wśród uniwersytetów rosyjskich Polacy się jeździli uczyć do Petersburga, do Dorpatu, do Rygi, prawda? Ale broń do Galicji, ale nie. W Warszawie tylko ci najbiedniejsi, czy którym się nie bardzo chciało, prawda, coś lepiej, bardziej starać. Był fatalny uniwersytet. Gdyby to się wszystko udało, to nie byłoby, prawda, tak ostrych przecież, obejmujący kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wywózek, wywłaszczeń, prawda, polskie szlachty, tak część miała zabrane, bo w końcu powstanie styczniowe kładzie kres, czy nie może nie kres, ale bardzo mocno podważa polskie ziemiaństwo na ziemiach zabranych, na ziemiach wschodnich. A ono zostaje częściowo wywłaszczone, traci prawa, przestaje odgrywać taką rolę, jaką do tej pory odgrywało. Więc na pewno polska pozycja byłaby znacznie wyższa. Natomiast jest to pytanie, które postawiłem może tak trochę mało gdzieś tam w toku wywodu. Prawda? Wtedy mamy tu taki soft power rosyjski. Za nasiąkanie trochę, prawda, bycie prowincją imperium, rosyjskością, prawda, łatwo taką rusyfikację elit trochę przez bycie, ono jest oczywiście uwarunkowane kształtem tej autonomii, na ile ona byłaby jednak wyrazista. I tego się bano, to zresztą potem podkreślali publicyści w polemice, nawet na przykład właśnie z przywołanym przeze mnie Cezarem Stommą,
że co by było, gdyby nie było tego, że musimy Rosjan nienawidzić, tak? Że jesteśmy odrębnym narodem, że tu przychodzą, przysuwają nam, prawda, upłynął już wiek, przysuwają z Rosji łajdaków stek, prawda? Bo w roku 1963-1964 przyjeżdża do Polski naprawdę najgorsza hołota rosyjska, ludzie prymitywni i ta bariera między Rosją a Polakami, Rosjanami a Polakami jest bardzo ogromna. In opposite of właśnie polityki rosyjskiej rodzi się czy funkcjonuje polskie elity, nie tylko elity. To szeroko pojęta inteligencja i klasa średnia. To jest to poczucie nienawiści jest tak głębokie i tak mocne, że ono konstytuuje właściwie Polskę, no, jest tym podglebiem czy niepodległości z całą pewnością. Natomiast ja też nie jestem przekonany, czy te obawy były, ponieważ mielibyśmy jednak tą jakąś autonomię, tą jednak różność, prawda? To poczucie wyższości polskiej by troszeczkę było większe. Czy by faktycznie tak źle było, żebyśmy ulegli jako społeczeństwo, czy jako elity, bo w końcu elity idą, niosą światło w dół, więc czy byśmy ulegli takiej rusyfikacji, jak się obawia. No, ale było jak było. No, natomiast jest charakterystyczne, że nawet przeciwnicy, czy ludzie patrzący z innego zupełnie punktu widzenia, jak Piłsudski, no byli w stanie uznać wielkość dzieła, jaką margrabia dokonał, jak wspomniałem, w niezwykle krótkim czasie. To było takie przeoranie, którego zniweczenie zajęło Rosjanom trochę czasu i nie do końca się udało. Panie doktorze, ja mam takie pytanie. Znaczy, biorąc pod uwagę to, co doktor nam tu przedstawił, tą sytuację w Rosji, prawda, w tych latach 60., a więc była osłabiona, miała traumę po tej wojnie krymskiej. No i mamy ten opór taki społeczny coraz mocniejszy, te ruchy patriotyczne. Czy jakby nie było Wielopolskiego jako namiestnika? Ale na przykład byłby ktoś inny. Czy dałoby się uniknąć w ogóle wybuch powstania? Czy po prostu te nastroje były już tak gorące, tak wrzało w społeczeństwie polskim, że powstanie było nieuniknione? A po prostu zachowanie Wielopolskiego jakby tylko przelało tą czarę goryczy, no i przyspieszył ten zryw niepodległy, ten powstańczy. Pytanie było bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ no, Wielopolski oczywiście no, był osobą znienawidzoną przez taki ogół społeczny, bardzo wyraźnie. Tak, osób, która... On też miał taki styl bycia, był nazywany właśnie dzikiem. No, więc był taki skostropaty, wielki zresztą z postury. Taki, przyniosłem nawet kilka zdjęć, żeby pokazać, ale nie mamy niestety sprzętu. Ale w każdym razie wydaje mi się, że to, że działalność Wielopolskiego mimo wszystko trochę łagodziła te napięcie. Tak? No bo jednak znajdowały się, no, były drogi rozładowania na szkolnictwo, jakieś postępy w przejmowaniu stanowisk i tak dalej. Więc powstanie raczej by wybuchło. Natomiast tym, co przesądziło o tym, że plany Wielopolskiego się nie spełniły, to było dosyć właśnie brutalne tłumienie go przez Rosjan i decyzja obozu białych wzięcia udziału w powstaniu. Bo na początku te pierwsze walki na świecie kończą niepowodzeniem. Właśnie nic się nie udaje zdobyć. Oddziały zostają po pierwszych takich, prawda, sukcesach, zostają niedużych, ale jednak rozproszone i przekraczają granicę austriacką albo niemiecką. Zachód się, prawda, Niemcy i Zachód się błyskawicznie, znaczy nie błyskawicznie, Niemcy błyskawicznie, a Zachód troszkę później się od powstania dystansuje. I w zasadzie, tak jak to cytowałem Państwu, ten fragment wypowiedzi Wielopolskiego, wydawało się, że mocniej uderzyć i po prostu to będzie takie coś drobnego, tak? Znaczy po prostu drobny bunt, szybko stłumiony i że nie będzie miał tak daleko idących konsekwencji. Biali się przyłączają się do powstania, powstanie się przedłuża, potem mamy jeszcze rządy Traugutta, prawda, który bierze organizację powstania w swoje ręce i tytaniczny wysiłek w ogóle powoduje, że ono przetrwało zimę i miało jakieś szanse, prawda, trwanie tak długo, jak trwało.
Więc to też wpłynęło na sytuację. Wydaje się, że jakiś rodzaj buntu by był. Tak? Natomiast czy Wielopolski, czy osoba Wielopolskiego by tutaj coś radykalnie zmieniła? No być może właśnie na przykład Biali by się wtedy zachowali inaczej. Tak? Znaczy, że faktycznie by się zdystansowali od, nie było takiego napięcia, jakie było związane z tą Branką, prawda? Bo to było zagrożona duża liczba ludzi. Tak? To, czego Wielopolski nie przewidział, że jakby aresztował 200 osób, to byłyby protesty i bunt, ale może by nic się nie stało. Jak chciał na poniewierkę w Rosji skazać 15 tysięcy ludzi właśnie z elit, no to ci ludzie nie do końca mieli wyjście. Tak? Tak, to było takie trochę nieprzewidzenie właśnie tak emocjonalne, bo to wszystko, co się dzieje, to się działo w dużej mierze w sferze emocji, którą jeszcze właśnie to pokolenie, które jeszcze pamięta komunizm, dobrze myślę, może wyczuć. Bo jakby nam ktoś powiedział w 80., że ten Jaruzelski jest całkiem sympatyczny, tak, to nie jest najgorsze, co można spotkać, że może się jakoś dogadajmy, że trzeba jakoś żyć, to przecież wasze ludzie w moim wieku, to się nóż w kieszeni otwierał i słowo agent byłoby na ustach, prawda? Z dzisiejszej perspektywy też można właśnie spojrzeć też na Wielopolskiego, tak? że może gdyby się udało na przykład uniknąć stanu wojennego, być może Polska też była trochę w innym punkcie. Prawda? To oczywiście oznaczało przygięcie karków, uznanie, że nic nie możemy zrobić, prawda? I że tylko gdzieś tam po cichu sobie mówić, jak bardzo nie lubimy, prawda, komunistów czy Sowietów. Więc no to są pytania właśnie, które mam nadzieję, no, pewnie aktualne będą, ale może nie aż tak drastycznie, jak już powiedziałem. Wspominał pan o pewnej fascynacji Piłsudskiego Wielopolskim, ale z drugiej strony Józef Piłsudski czuł olbrzymią niechęć do tradycyjnej tej białej Rosji, bo gdyby, są takie spekulacje, gdyby w czasie wojny domowej w Rosji udzielił wsparcia białej Rosji, być może historia bolszewizmu potoczyłaby się inaczej. Jednak ta głęboka niechęć, a z drugiej strony pewna sympatia do lewicy powodowała, że nie zdecydował się na tego typu posunięcie. Znaczy, to jest troszkę głębszy problem, ponieważ wydaje się, że Piłsudski, owszem, no jemu było bliżej do lewicy, było bliżej lewicy rosyjskiej, do Sawinkowa choćby, prawda, eserowca, ale nie tym, co przeważyło o niepowodzeniach rozmów z Denikinem, czyli właśnie dowódcą Sił Zbrojnych Południa Rosji, i koordynacji, prawda, działań polskich z uderzeniem Denikina na Moskwę, to była absolutna niechęć właśnie przywódców białych do uznania Polski, zwłaszcza w granicach leżących poza granice Królestwa Polskiego, ale także oni mieli ochotę, prawda, żeby ta Polska była jakimś jednak krajem, no, takim trochę stowarzyszonym. Prawda? Więc tu nie było, po prostu nie było do końca z kim rozmawiać. Piłsudski, no można to oceniać krytycznie i z dzisiejszej perspektywy ja też, prawda, uważam, że to trzeba było zbyt płytkie trochę spojrzenie. Więc on po prostu uważał, że bolszewicy to jest bardak, to jest bałagan. Tak? Czyli powie, że wygrana białych z poparciem Zachodu spowoduje, że pozycja Rosji wobec Polski będzie nieporównanie silniejsza, bo Polska będzie Zachodowi niepotrzebna, będzie potrzebna Rosja. Natomiast czerwoni, którzy w końcu przejęli wszystkie, znaczy uznali za nieważne wszystkie długi Rosji, tak? Którzy no, mieli bardzo silny sprzeciw wewnętrzny i konflikt także z Zachodem, no, wydawali się z tej perspektywy z roku 19 przeciwnikiem słabszym. Tak? No, nikt nie przypuścił wtedy, że oni mogą po prostu wziąć swoje społeczeństwo za twarz i mogą w tak krótkim czasie stworzyć realną, prawda, potężną siłę militarną i gospodarczą. No, w końcu przez 10 lat jednak, i to, o czym pan jeszcze mówił o 1939 roku, no i na ile jesteśmy w stanie jako badacze ocenić szanse Polski w wojnie z Rosją,
to z samą Rosją myśmy szansę mieli. Te 30 dywizji plus dobrze ukształtowana granica z punktu widzenia militarnego. Ona oczywiście moralnie była niedobra, znaczy taka właśnie nie budząca wątpliwości, bo została masa Polaków za granicą wschodnią, Mińsk, chociaż żeśmy oddali Sowietom, ale z punktu widzenia militarnego ona była dobrze ukształtowana, bo front był podzielony na dwie części i wydaje się, że byśmy byli w stanie stawiać opór dosyć długo. Pytanie jeszcze jest oczywiście takie, co by było, gdyby Rosjanie nie wybili swojej armii w 1937 roku, tak? Bo to była armia jednak trochę lepsza niż 1939. No, delikatnie mówiąc. Panie doktorze, bo jak pan tutaj wspomina jeszcze o Piłsudskim, to gdzie Piłsudski właśnie pisze o Wielopolskim, szuka wielkości Wielopolskiego, to według mnie jest ta piękna scena, ona krąży, że Wielopolski czekał w Petersburgu na jakiejś audiencji na cara rosyjskiego wraz z innymi urzędnikami, królami tamtych wszystkich buchanatów środkowej Azji i oni wszyscy już stali w pozycji na baczność, a Wielopolski leżał rozłożony na fotelu i ktoś mu tam zwrócił uwagę, dlaczego, że za chwilę tu przyjdzie car rosyjski i dlaczego on taki leży rozwalony na fotelu, jak tu trzeba stać na baczność. On powiedział, wy czekacie na cara rosyjskiego, a ja czekam na króla polskiego. I wydaje mi się, że tam to Piłsudski mówił, że ta wielkość postaci takiego honorowości i ujęcia się przed kimś. On miał ogromne poczucie własnej wartości. Tak jak nawet przekonania, że jest człowiekiem, który zna odpowiedzi na właściwe pytanie, że faktycznie no, w tej swojej pracy administracyjnej on się sprawdził w sposób niesamowity, prawda? Bo to jest kwestia, prawda, bardzo takiej żmudnej, nie tylko polityki tej wielkiej, gdzie można wystąpić od tłumem, prawda, poprowadzić armię na wroga, polityki tej, prawda, dobierania ludzi na stanowiska, tworzenia instytucji, które funkcjonują już same. Potem. I tu, panie doktorze, bym powiedział takie coś, i tak jak ja czytałem charakterystykę z kolei Zamoyskiego, tego przeciwnika głównego, to on był taką osobą, że tak, jakby trzeba było pisać jakieś odezwy do cara, do Rosjan, to te odezwy byłyby pełne takie patosu i tak dalej, ale jakby przyszło do fizycznego starcia z carem, to by po prostu tego człowieka nie było. I to jest według mnie też poważny problem polskiej polityki, który polega na tym, że my bardzo lubimy krzykaczy, ludzi, którzy obiecują wielkie słowa, co to oni nie zrobią, jak tylko by dostali władzę, a gdy przychodzi co do czego, kiedy ktoś mi mówi wreszcie sprawdzą, to okazuje się, że to są, no mówiąc, no tchórze. No niestety tchórzostwo jest u nas cechą dosyć... To u nas no, przychodzi na myśl rok 17 w Rosji, prawda, kiedy rząd właśnie był gromadą krzykaczy i nikt nie wziął bolszewików za twarz. To, co pan powiedział o Wielopolskim, jeszcze przypomniało mi jeszcze jedną anegdotę i chyba prawdziwą. Mianowicie, kiedy naczelnik, ten namiestnik cara zwrócił się do niego w pewnym ferworze, mnie tu przysłał car Rosji. Ale na to Wielopolski. A mnie poprosił. To jeszcze za chwilę, bo dojdę. Mam jeszcze jedno pytanie do pana doktora, ale zanim dojdę, to już tutaj z panem wejdę w polemikę, bo pan pytał się, czy tutaj Królestwo Polskie, ta autonomia nie pozwoliłaby nam utrzymać polskość. Wydaje mi się, że odpowiedzią jest to, co się działo 20 kilometrów od stolicy państwa rosyjskiego Finlandii, gdzie się przejeżdżało 20 kilometrów od epicentrum carstwa i okazuje się, że ulice były czyste, wysprzątane, Finowie żyli sobie spokojnie na swój sposób i stawał się to naród nie coraz bardziej rosyjski, tylko cały czas trzymał tą sztamę, powiedzmy tak, ze Skandynawami, więc to nie jest tak, że wydaje mi się, że autonomia jakby była, to nie byłoby takie złe. Zresztą tutaj jeszcze bardzo często w pana wypowiedzi, pana doktora, cały czas było to nastawienie, że szkoła, edukacja byłaby najważniejsza. Natomiast ja ani razu nie słyszałem gospodarki. Nic o gospodarce. No, gospodarka z siłą rzeczy, tak? Znaczy mamy oszerzenie. Znaczy, panie doktorze, to może... Chłopów, tak? I to wszystko jest ten... Proszę, droga do kapitalizmu. Proszę, tak? Pozwolić mi postawić zarzut. To nie jest zarzut do pana osobisty, ale według mnie do całej naszej historiografii, jak się czyta naszą historię, to jest bardzo mało w niej o gospodarce. To znaczy element gospodarczy w naszej historii jest w posudzie zupełnie pomijany na bok, bo nikt się nie lubi zajmować cłami handlowymi, takimi tematami, prawda, jak wyglądał obrót gospodarczy między Polską a Rosją, czym handlowano z Rosjanami, a według mnie to jest też bardzo istotne, że gdybyśmy utrzymali
odrębność gospodarczą i chociażby wydaje mi się, że tutaj tkwił spór między Wielopolskim a Szczenieckim, że on wiedział, że ordynacja jako jednostka gospodarcza, ona gwarantowała po prostu wzbogacenie się Polaków, natomiast doprowadzenie do oczynszowania czy oddania chłopom ziemi na własność, to jest droga de facto donikąd. To jest droga do po prostu pauperyzacji Polski. Zresztą no, chętnie bym zrobił sobie takie badania, powiedzmy, jak wyglądała produkcja zboża w Polsce za czasów magnackich wielkich folwarków, a jak ta produkcja zboża wyglądała za czasów, kiedy już chłopi zostali oczynszowani i nagle po prostu było wiele, wiele gospodarstw. Ale te pytanie, które chciałem panu zadać, to jest, dlaczego Wielopolski wyjaśnił, dlaczego on przyjął ten medal za stłumienie powstania? Nie, znaczy to się tłumaczy jego chorobą. Naprawdę właściwie w krótkim czasie po wyjeździe był w takim stanie, w którym no, nikt z nas nie chciałby być. Tak? Znaczy miał ropnie, w zasadzie był kilkanaście lat długiego umierania. Wydaje się po prostu, że nie do końca był w stanie, znaczy no, po pierwsze nie był, nie wiem jak by wyglądało jego zdrowie, gdyby nie emigracja, bo on dostał w końcu, bardzo mocno przeżywał te wydarzenia 1962 roku, więc na pewno ono dobrze na niego nie wpłynęło, zresztą był taki wielki, otyły, no, taki bardzo duży mężczyzna, co wtedy prawda, w ówczesnych warunkach medycznych no, nie rokowało najlepiej. No, w każdym razie wydaje się, że po prostu, że on jeszcze liczył na to, że no, coś od tego cara uzyskał. Poprosił o audiencję, został przyjęty. No, była kwestia właśnie powrotu jeszcze do Polski ewentualnie, no, jakiejś możliwości rozwoju ordynacji. Co do wagi ekonomii się zgadzam. Znaczy, że on tu, że poza tym, że wydaje się, no, że była konieczność jednak jakiejś formy rozwiązania kwestii chłopskiej, utrzymanie prawda, wielkich majątków i chłopów pracujących tylko jako robotnicy folwarczni tutaj by tego nie zmieniło. Natomiast no, pewnie lepsza by była reforma rolna, taka jak była jednak w zaborze pruskim. Ale ja nie wiem, czy jest sens się wchodzenia w zawiłości w kwestii XIX wieku. Co jeszcze jest w przypadku Wielopolskiego? Zresztą ja może za edukacją, ponieważ jestem trochę historykiem nauki, przesadziłem, ale faktycznie to, co on zrobił, to było podłoże pod wprowadzenie w Polsce stosunków kapitalistycznych. Znaczy szybkiego stosunkowo rozwoju, który byłby zharmonizowany prawda, z świadomością społeczną prawda, i z interesem wszystkich grup, nie tylko jednej. Więc to też był, tutaj był pewnym wizjonerem. Zresztą też do oczyszczania podchodził bardzo ostrożnie. On to robił, on to bardzo, bardzo kalkulował. To nie było na zasadzie idei, tylko na zasadzie właśnie bardzo szczegółowego rachunku ekonomicznego. W nawiązaniu do tego, co właśnie pan mówił, że bo ja się pan zastanawiam, kto, czy rzeczywiście z Rosją najbardziej się przeciwstawia ten, który tak krzyczy głośno, czy nawet walczy z nią, czy czasami być może taki człowiek w gruncie rzeczy dla niej nie pracuje, no bo trzeba powiedzieć, że wśród powstańców styczniowych, bo takich wybitnych niewątpliwie postaci jak Traugut, no były, ja nie waham się, pan jako zawodowy historyk to by może nie powiedział, ale ja mogę sobie pozwolić w mojej opinii kanalię, takie jak na przykład Mirosławski, który dla mnie był po prostu typowym socjalistycznym bandytą i złodziejem. To, co on wyprawiał w służbie Garibaldiego, uprawnia mnie, uważam, do takiej ostrej opinii. Zresztą nawet wśród radykałów tam miał opinię powstańczych, miał fatalną opinię, którą sobie zapracował, prawda, solidnie. No, Langiewicz o wielu już lepiej, ale też no, ja nie wiem, bo nie będę tu ściemniał, że jestem jakby historykiem zawodowym, więc trzeba by to zweryfikować, to też do pana właśnie pytanie, czy to prawdą jest, że on już w Turcji, albo niektórzy piszą, że był agentem zbrojeniowym Krupa, a inni, że po prostu jakimś, no, wykorzystując te swoje koneksje jeszcze z czasów służby w pruskiej armii załatwiał kontrakty jakieś zbrojeniowe właśnie u Krupa dla Turków. No w każdym razie no, trochę to jest dziwne, prawda, że człowiek, który walczy z jednym zaborcą, no nie, a tutaj współpracuje z drugim, no nie, czy na przykład taki Oskar Awejda, jedna z takich czołowych postaci czerwonych, prawda, strasznie też właśnie krzykarz, radykał, który bardzo szybko pękł w śledztwie, wydał chyba grubo ponad setkę, czy ileś, wieś tam, no ileś tam, prawda, konspiratorów. I ten człowiek też jeszcze, to jest ważne w tym kontekście, że on
bo czerwoni zwłaszcza, biali też, ale czerwoni przede wszystkim obawiali się, że Rosjanie zrobią ten sam numer, który właśnie z Rabacją Galicyjską zrobili Austriacy, dlatego ustanowili taką żandarmerię powstańczą. I to właśnie Awejda wydał taki dekret, czy coś takiego, że jeśli jakaś wioska zacznie współpracować, coś takiego zrobi, to ma być spalona, zrównana do, po prostu z gruntem. I ustanowiono żandarmerię powstańczą, która zajmowała się takimi pacyfikacjami. Tutaj taki historyk Wacław Nowak bodajże w pracy wydanej przez miejscowy uniwersytet zajął się tym. No, wiadomo, nigdy nie będziemy mieli dokładne dane, ale z grubsza możemy to ocenić, że on szacuje liczbę ofiar tych pacyfikacji na około 2000 ludzi nawet. No, byli tam szlachcice, byli Żydzi, którzy tam czy jako agenci, czy współpracowali z Rosjanami, czy zaopatrywali armię. Ale także chłopi. Tak, właśnie, głównie chłopi. W tym momencie te historie, które się tak powtarza, znamy z Żeromskiego, prawda, o tych obdzieraniu powstańców przez chłopów, prawda, czy tam jakieś donoszeniu na nich, już tak nie szokują. Jakoś. Oczywiście ja też nie chcę wpadać w drugą skrajność i nie chcę, jak mówię, jakby posponować, bo to wszystko trzeba pamiętać, że na przykład terror sztyletników był odpowiedzią właśnie na ten terror Rosja znacznie większy, więc ja to rozumiem, tylko trzeba jakby to wspomnieć o tym, że no, wie pan, bo być może to jest tak, tylko nie, wie pan, bo o co mi idzie, że tak naprawdę to ja się zastanawiam, dla, z mojej perspektywy, jakby ten dylemat bić się czy nie bić, bo jak ty mówisz, tak, ci Polacy to głupi, bo prawda, buntowali się, a mogli, prawda, z tym carem współpracować. Z drugiej strony, a nie, bo Polacy głupi, bo prawda, mogli w zespół móc wszyscy stanąć i byśmy sami odzyskali niepodległość. Więc dla mnie jest bezprzedmiotowy, bo myślę, że jeden i drudzy pomijają to, że siła, jakby źródło siły nie znajdowało się nad Wisłą i myślę, że nadal zresztą się nie znajduje, że ja to zawsze tak z uporem maniaka powtarzam, że uważam, że wszelka jakby analiza musi wychodzić z takiej konstatacji, że Polska nie jest podmiotem, tylko przedmiotem polityki międzynarodowej i to oznacza, że żadna siła polityczna w naszym kraju, ta niepodległościowa, nie jest suwerenna w swoich decyzjach, ponieważ, że masy Polaków nie są podmiotowe, że moim zdaniem jest małe pole manewru, tak? I jakby tu trzeba by się sięgnąć znowu do genezy kongresówki, tak? No bo jeśli odrzemy to wszystko z takiej infantylnej narracji, którą nam się tutaj lansuje, prawda, że car nas lubił czy coś takiego, myślę, że kwestia lubiał czy nie lubiał nie miała to znaczenia. Jeśli coś takiego tworzono, taki twór, tak mi się wydaje, to jako przyczółek do dalszej ekspansji, tak? Bo Europa w XIX wieku żyła przecież w cieniu jakiejś takiej no, obawy przed jakby zdominowaniem przez Rosję i tak dalej, stąd wojna krymska i tak dalej miała utrzeć nosa Rosjanom i być może to sama kongresówka miała być, robić też taką za taką ludzką twarz Rosji, tak? Że to car samodzielca miał być jednocześnie monarchą konstytucyjnym, liberalnym, no co nie mogło się udać, prawda? I to katastrofa była, ale trzeba to powiedzieć, że ten projekt spotkał się przecież z aprobatą, entuzjazmem wielu czołowych no, postaci polskiego życia, nie wiem, intelektualnego, tak jak Kościuszko czy Staszic, tak? Staszic bodajże w liście do generała Zajączka, ja nie wiem, nie powiem, ale jakiś tam korespondencji wykładał właśnie, że no, bo jak my będziemy się porównać z Zachodem, no to zawsze będziemy tymi ubogimi kuzynami, prawda? To przekleństwo polskiej polityki, prawda? Tej półperyferyjności, że właśnie czemu nas nie na Zachodzie, że my chcemy tak równać i nie możemy. Natomiast jak się zwrócimy na wschód, o, no to jest co innego, to my mamy, dysponujemy tą przewagą właśnie cywilizacyjną, kulturową, tak? Tylko, że brak nam tej siły, tak? Bo przegraliśmy z Rosją tutaj rywalizację, więc w wizji Staszica mieliśmy być takim karzełkiem z wielką głową siedzącym na ramionach tego rosyjskiego kolosa. My mieliśmy być mózgiem, tak? Oni naszymi muskułami i mieliśmy budować eurazjatyckie imperium. No, kusząca wizja, tylko moim zdaniem oparta na fałszywym założeniu, takim, że Rosja, potem jak Niemcy, kiedykolwiek mogą zobaczyć nas partnerów. A moim zdaniem to jest niemożliwe, że po prostu silna podmiotowa Polska to słabe Niemcy i Rosja, prawda? Te kraje urosły naszym kosztem, no nie? Więc wydaje mi się, że w tej perspektywie i Wielopolski, które chciały coś zbudować w tych ramach, jak i powstańcy, którzy łudzili się z kolei, że Zachód nas wesprze, no jedni drudzy tutaj się mylili, no nie wiem, czy moje konstatacje, jak pan uważa, konstatacje mocno pesymistyczne. Proszę państwa, no, w dzisiejszych waszych czasach no, nie ma państw, które są w pełni, że tak powiem, właśnie samodzielne i w pełni niezależne, poza wielkimi mocarstwami, a tu też sami można dyskutować, prawda, w jakich sferach ich mają też pewne ograniczenia. Natomiast to jest ważne, to tutaj
z tego, co pan mówił, to jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, że car mógł włączyć Królestwo Polskie w roku 1815 do Rosji i zrobić tu Rosję, natomiast było to fatalnie odebrane na zachodnie, bo to po prostu było niepotrzebne. Tak? Znaczy, lepiej było zostawić jakieś takie elementy, takie właśnie takie okno wystawowe, ale troszkę w innym sensie, takie, które po prostu nie... No, po co sobie zrażać ludzi, kiedy nie znaczy opinię publiczną, kiedy nie ma takiej konieczności. Jak była konieczność, to już to nie było takich wątpliwości. Natomiast tutaj jakieś możliwości tego rozwoju tej autonomii były. Kwestia Finlandii. Owszem, Finlandia jest tutaj przykładem bardzo, bardzo słusznym. Tak? Oni przetrwali. Finlandia jest jednak krajem absolutnie peryferyjnym, fatalnym, prawda, pięknym klimatem, ale fatalnym do dłuższego życia. Polska jednak dla Rosji miała zupełnie inne znaczenie i prestiżowe, i gospodarcze, i militarne. No, strategiczne, tak. Przecież no, w końcu Warszawa, z której przyjeżdża, zaczęła się rozwijać jako miasto w roku 16, bo wcześniej była twierdzą, prawda, że przeprowadzenie torów do Królestwa był, znaczy plan przeprowadzenia, poprawienia rozwoju komunikacji kolejowej z Królestwem był jednym z przyczyn pierwszej wojny, prawda, bo zwiększał szybkość mobilizacji. W związku z czym waga Finlandii dla Rosji była niezwykle znacznie większa i wpływ Polaków na funkcjonowanie państwa rosyjskiego także większy. Zwróćmy uwagę, że na przykład w roku 21 nie można było repatriować polskich kolejarzy ze Związku z Rosji Bolszewickiej, ponieważ stanęłyby koleje. Bo taka ilość polskich kolejarzy, czyli ludzi robotników wykształconych, prawda, żeby z tego Rosja bolszewicka nie byłby w stanie przez jakiś czas funkcjonować. Znaczy ilość Polaków w Rosji z powodu powstania styczniowego. No sam mój dziadek zresztą pradziadek, przepraszam, był właśnie w takiej sytuacji, że mieszkał w Rosji, bo tutaj się nie można było rozwijać. W związku z czym znaczenie Polaków w stosunku do Finów było jednak nieporównywalne i Królestwa Polskiego do Finlandii też, ale też, jak mówię, no, być może, prawda, gdyby nie powstanie styczniowe, polityka rosyjska wobec Królestwa byłaby jednak trochę inna. Na pewno myślę, że jednak nie zaniknęłoby to poczucie takiej odrębności pod tytułem, że to są jednak kaczapy i my ich nie lubimy, bo są prymitywni, tak, niekulturalni i po prostu inna cywilizacja. No i to było bardzo silne wśród Polski, do dziś zostało. Panie, przepraszam, panie doktorze, też ja sprawdziłem szybko w internecie, ma pan rację, Margrabia Wielopolski 404. Ja się cały czas z panem nie mogę zgodzić w tej emocjonalności polityki, bo wydaje mi się, że... Bo pan cały czas jak gdyby tą tezę stawia, że Wielopolskim największym błędem było to, że on się po prostu nie liczył z tą opinią społeczną. Ja bym chciał, żeby ktoś w Polsce... Ale mówię o emocjonalności, a nie o opinii. Tak? Mogę nie zwracać uwagi na to, że pan mnie, że tak powiem, postmoduje i mnie nie poważa. Ale jak się zachowam tak, że pan da mi w twarz, no to prawda, to jest nieuwzględnienie emocji. Tak? Znaczy, to coś takiego zrobił Wielopolski. Nie uwzględnił, że znaczy, tylko... w pewnym momencie ludzie nie lubią jakich poniżać, tak? Jakich źle traktować, jakich tylko panie doktorze, strzelać. Tak? Panie doktorze, no, tylko to jest według mnie też bardzo poważny problem polskiej polityki. To znaczy ta emocjonalność, to znaczy. U nas się na polityka zawsze patrzy tak, i możemy powiedzieć, prawda, prezesa Kaczyńskiego, gdzie na przykład ja. Słuchając TVN-u, to ja znam wszystkie cechy charakteru prezesa Kaczyńskiego i to, że ma kota. I jakby się Polaków zapytał, na przykład, dlaczego nie lubią Kaczyńskiego, no bo ma kota. No przepraszam, no nie można rządzić... Ma kota, nie ma konta, jest no, brzydki, no... Przepraszam, co to ma wspólnego z polityką, prawda? I to jest znowuż taka kwestia, że nawet teraz sobie tak szybko jeszcze przeglądałem Wikipedię i chociażby tak, mam informację, gdzie Wielopolski studiował, solidne studia, prawo, filozofia, na poważnych uniwersytetach, próbuje się dowiedzieć, jakie wykształcenie miał Zamoyski, jest pustka totalna. Więc no, nie wiem, podejrzewam, że pewnie skończył jakąś szkołę, z której się nie ma co Tak, tak, tu Wielopolski był wyjątkiem. I znowuż jest takie coś, że po prostu u nas za politykę się bierze, na przecież chociażby można popatrzeć takie coś Lech Wałęsa. No jakie on miał wykształcenie do prowadzenia polityki? No Piłsudski... No. Piłsudski też nie miał wykształcenia, prawda? I to się dosyć szybko okazuje. Tak? Znaczy, ale jeszcze raz, tylko powiedzmy, patrząc na przykład na pryzmat teraz Wałęsy, nie można przecież powiedzieć Wałęsie, że on w latach 80. nie odczytywał dobrze emocji
emocji i nastrojów, tylko według mnie do czego te emocje doprowadziły? No generalnie do niczego i jeszcze raz, no po prostu bym walczył wszelkimi możliwymi sposobami z eliminacją emocji jako czynnika politycznego, bo jeszcze idąc dziwnymi tropami, ja bym się zastanowił, kto na przykładzie te emocje takie dziwne rozbuchał, że powiedzmy do 1855 roku de facto jakoś Polacy się pogodzili, że będą żyli pod zaborem rosyjskim i nikt tam już jak gdyby nie ma ochoty na jakiekolwiek powstanie, a nagle w ciągu 6 miesięcy są, no, to wytwarza porównanie. Się takie przekonanie, że można Rosjan pokonać w polu. I jeszcze jak gdyby no taka jedna kwestia, no przecież moment, powstanie listopadowe, my do powstania listopadowego szliśmy z własną armią, z własnym zorganizowanym wojskiem, z rządem, mieliśmy kawał terytorium, świetną, w miarę dobrze wyszkoloną, a w powstaniu styczniowym... No, w powstaniu styczniowym trawestując, nie mieliśmy armii, od pewnego momentu był wódz, tak? Był trawód, ani kawałka i choć teraz jestem akurat po lekturze Ursyna Zbyszewskiego, nie chcę widzieć od przodu i tyłu i według mnie to mi cały czas krąży, że w Polsce za plan wojenny zawsze robiła od pewnego momentu Matka Boska z nami. I to, tak, był cały... no to jest takie właśnie cały czas myślenie bardzo emocjonalnymi kategoriami. Tylko no jeszcze raz, wracam, prawda? No jest pan historykiem, prawda? I z moich badań historycznych, jak ja sobie prowadzę, jeżeli ja odczytuję historię, to mówię, Boże, no nie mówcie Polakom, że emocje. Nie wchodźmy w ogóle nigdy na grunt emocji. Polityk, który w Polsce olewa emocje, to jest według mnie najlepszy polityk, bo on będzie, bo to jeszcze tutaj pan powiedział, że polityka... Tylko moment, prawda? To jest kwestia tak zwanej według mnie dyscypliny narodowej, że jeżeli mamy jakiś rząd... Znaczy nie, ale tylko... Wielopolski powiedział, dla Polaków można zrobić wszystko, z Polakami ale to jest, nic, prawda? Według mnie chociaż podobno. Takie coś. No, według mnie to powinno polegać na tym, do mnie Cat-Mackiewicz strasznie przemówił, który mówi takie coś, że powinniśmy mieć taką dyscyplinę jak Anglicy. To znaczy, jeżeli nawet jesteśmy w opozycji, to jest to, jeżeli jest, to jest rząd Jej Królewskiej Mości i opozycja Jej Królewskiej Mości i wiadomo, my się dzielimy, że część jest... Ale... Tylko... Wie pan, no, mentalność jest pojęciem takim, że to jest według mnie kwestia psychiki, prawda? Jakie my będziemy wzory stawiali, prawda? Jeżeli według mnie z tego wykładu tutaj z panem doktorem, to ja otrzymuję taką wiadomość. No był ten Wielopolski, no coś tam potrafił zrobić, no nie był zły, ale generalnie jakiś wzór to nie jest, no bo nie trzymał się emocji. Nie trzymał, nie uwzględniał. Jak no bo było, jeszcze, nie jeszcze chodzi raz. Mi, bo my się po prostu nie rozumiemy. Ja po pierwsze mam wrażenie, cały mój wykład czy wystąpienie nie polegało na tym, że był Wielopolski, ale generalnie to i tak nic nie zrobił, tylko raczej właśnie postawienie sprawy, że zrobił bardzo dużo i co by było, gdyby było. Tak? Że gdyby nie powstanie, to pewnie byłoby inaczej i lepiej. Natomiast to cały czas usiłuje wytłumaczyć, to jest właśnie to, że emocji z opinią publiczną można się nie liczyć, ale trzeba ją brać pod uwagę. W sensie efekty, prawda? Musi to, że. To tak jak powiedziałem, no, ja mogę się z panem nie liczyć tym, co pan o mnie mówi, ale jak zrobię coś, za co pan da mi twarz, to już jest coś, na czym tracę, tak? Czym powinienem wziąć pod uwagę, że nie mogę, prawda? Nie powinienem sobie tego sprowokować, bo po co? To się źle skończy. I o to mi chodzi. Tak? Znaczy, że nie chodzi o to, żeby liczyć się z tłumem, czy liczyć się właśnie z podnieconym, podnieconą opinią publiczną, tylko te emocje wziąć pod uwagę i do niej dopasować swoją strategię. Tak? Znaczy, nie, tego się nie da tak zaważyć. Tylko panie doktorze, to według mnie sprowadza się do tego, że każdy, kto się bierze za rządzenie Polską, to nie czyta roczników statystycznych, nie wiem, rozkładu linii kolejowych, rozkładu handlu międzynarodowego. On pierwszą rzeczą, którą sięga, to jest Cialdini, jak manipulować tłumem. Zasada stopa w drzwi. No ale tu jesteśmy trochę w innej sytuacji, bo mamy, mamy przecież społeczeństwo, którego naprawdę książki czyta, nie wiem, parę procent ludzi, rozumie troszkę mniej i tak naprawdę decyduje emocjonalny przekaz pod tytułem wzięli nagrody, tłuczone na okrągło, prawda? Co tak naprawdę być może zasługuje na skrzywienie ust,
ale nie jest oceną, czy nie powinno być oceną polskiej polityki. I takie rzeczy mamy młotkowane na okrągło przez media, które się do wszystkich. Kiedyś, prawda, chłop pilnował swojego zagona, bo wiadomo, że wyjdzie z kosą, kiedy mu coś tam, prawda, będzie bieda do, pan nadepnie na odcisk, albo będzie bieda. Dzisiaj ludzie wyjdą na ulicę, bo oglądają telewizję, gdzie im się na okrągło mówi, prawda, oglądają też Facebook, prawda, gdzie ma pan skumulowane poglądy, tylko te, które pan lubi i które dana osoba lubi i potrzebuje. I to jest problem, jakim konserwatyzmie jest demokracją, tak? Znaczy, że dopuszczamy do głosu ludzi, którzy nie mają kwalifikacji do oceny sytuacji. To ja się z panem doktorem o tyle nie zgodzę, że powiedzmy uważam, że jeżeli by się patrzyło na to, czego się uczyłem w historii, co na przykład ja wyciągnąłem z historii Polski, to przekaz jest taki od całej szkoły podstawowej. Fantastyczni Polacy dokonali znowu coś wielkiego, ale potem na skutek zdrady im się coś tam nie udało. Była bitwa pod Grunwaldem, super, Polacy wygrali, ale coś się stało, że państwo krzyżackie wtedy nie zostało złamane. Była bitwa pod Wiedniem, coś się... Polacy pokonali fantastyczne zwycięstwo, a co się później stało, że nie wygrali. No i tak, jak się dobrze rozczyta człowiek o bitwę pod Grunwaldem, no to fantastyczne zwycięstwo w polu, ale po prostu byliśmy nieprzygotowani dalej, żeby zakon krzyżacki rozwalić, a zakon krzyżacki rozwaliliśmy wtedy, kiedy mieliśmy mocne finanse. Bitwa pod Wiedniem, no, wszyscy doskonale wiedzieli, czym się to skończy, ale ktoś stwierdził, że lepiej się wejść w sojusz z Austrią, niż próbować kombinować z Turkami. A o II wojnę światową i o to, jak fatalnie żeśmy podpisali układ Sikorski-Majski, te dwa błędy prawne. Ale tu wracam do pana wcześniejszych tych, czego byśmy nie podpisali w układzie Sikorski-Majskim, nie miało znaczenia, ponieważ Rosja i tak by miało znaczenie. Nie miałoby żadnego znaczenia. To panie doktorze, ja pozwolę o tyle wejść z panem w polemikę. Tam były dwie rzeczy. W układzie Sikorski-Majski, że Związek Radziecki, już kończę, to tylko wytłumaczę państwu, co jest ważnego w układzie Sikorski-Majski, dlaczego to Cat-Mackiewicz o tym pisze. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, układ był taki, że Związek Radziecki cofał wszystkie układy zawarte z Niemcami, ale Związek Radziecki cały czas mówił, że on przyłączył Kresy Wschodnie na podstawie referendum ludowego, które się odbyło w 1939 roku. Tego w układzie nie ma. To jest akurat w układzie. Ja ten układ naprawię na pamięć. Ale to momencik, to w układzie nie ma tego, że Związek Radziecki cofa pakt Ribbentrop. Prezes uznaje za nieważne układy zawarte z Niemcami. Te układy przestały być ważne 22 czerwca. Dokładnie. A gdyby się pan w 1941 roku zapytał przedstawiciela Związku Radzieckiego, na jakiej podstawie przyłączyli Lwów i Wilno do Związku Radzieckiego? Ale to tego nie ma w układzie, tak? Oni to podnosili. No, okay. Pana, no problem polega na tym, że owszem, może mieliby odrobinę trudniej, gdyby podpisali coś konkretnego, ale myślę, że sobie by z tym poradzili, ponieważ nie było przeciwnika, tak? Nie było woli po stronie Zachodu, żeby się o te rzeczy starać. No, ale to jest na inną dyskusję, tak? To już nie jest wiele Polski. Nie, to ja tylko jedną uwagę, że ja tu rozumiem pańskiego, ja też bym chciał, życzyłbym sobie takiej polityki, ale niestety nie żyjemy w idealnym świecie i tu się zgadzam z panem, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach i uważam, że panem idealizujecie też Zachód, bo w Anglii i tak dalej, w Ameryce, w Niemczech i tak dalej też rządzą emocje, też większość ludzi nie sądzę, żeby się orientowała wiele bardziej. I zwłaszcza w dzisiejszych czasach dominacji mass mediów i tak dalej i upadku, prawda, opinii publicznej, poziomu i tak dalej, więc no nie sądzę. Zresztą Walter Lippmann w Ameryce jeszcze w latach 20. chyba pisał o tym właśnie, o tym takim, to się chyba nazywa nawet zarządzanie refleksyjne, czy jakoś tak, prawda, że tym sterowaniem masami, tłumami, więc niestety tu się trzeba liczyć z opinią. Właśnie to jest polityk, że tu chyba taka jest może konkluzja, że nie wystarczy być politykiem, nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze umieć to jakoś przekuć na tą słuszność, tak? Że polityk nie tylko może być, jak tutaj właśnie, że Wielopolski był dobry, jeśli chodzi o administratorem i tak dalej, ale niestety właśnie nie potrafił tego przełożyć na tego. To była ta pięta filosofa. Nawet nie do końca tak, ponieważ moim zdaniem, znaczy on po prostu wziął na siebie odium tego nielubianego, no w jakim sensie, no nie chcę porównywać, bo to są nasze ryzykowne porównania, ale trochę jak Kaczyński. Ja wierzę na klatę, że jest nienawidzonym kaczorem, wszyscy na niego plują i stara się robić swoje. W związku z czym to jest godne szacunku, zwłaszcza w przypadku Wielopolskiego. Po prostu mam swoje przekonania, mam poczucie racji,
to, że ktoś mnie nazywa zdrajcą, idiotą, pluje na mnie, to mnie to nie interesuje, bo ja mam swoje cele i uważam, że mam rację. To jest, i to właśnie uznał Wielopolski Piłsudski, który, jak mówię, był w końcu zwolennikiem ruchu powstańczego, czyli zupełnie po drugiej i tego romantycznego walki zbrojnej, prawda, o niepodległość, a nie politycznej, jako głównego celu, środka. Natomiast to, co go właśnie nie do końca, to w czym właśnie nie do końca, to takie właśnie wyczucie skutków, prawda, tych emocji, bo można ich, można się nimi pogardzać, natomiast no, to jest pewne zachowanie społeczne, no są faktem, tak? No, ja przyznam ten przykład stanu wojennego, no, znam osoby, które dzisiaj, nie wiem, prawda, są bardzo po lewej stronie i głosują na PO albo na SLD, w roku 81 chciały iść ze strzelbą do lasu, tak? Bo po prostu była taka nienawiść i takie poczucie krzywdy i takie poczucie, no, że ja akurat tym poczuciem, ja to poczucie świetnie pamiętam i ja te emocje, że tak powiem, rozumiem, że jak mi tutaj Rosjanie strzelają do ludzi, prawda, pałują kozacy, upokarzają, to trudno jest powiedzieć, a to w sumie nie ma znaczenia, tak? To należy czasami powiedzieć najczęściej, ale jest to bardzo trudne. I wymaga, i często no, to społeczeństwo zachodnie, ja mówię, też bym nie idealizował, zwłaszcza, że my tak mamy taką często skłonność do nadmiernego rozdrapywania ran, zamiast powiedzieć, że po prostu nie dało się. Tak? No, była sytuacja, w której się pewne rzeczy nie dało zrobić. Natomiast na Zachodzie mamy jednak stabilniejszy system władzy i państwa. Prawda? Od wielu lat, od wielu setleci, większym zaufaniem i też nagle się okazuje, że gdzieś to idzie w takim kierunku, że ludzie zaczynają patrzeć, czy może to jednak nie jest tak pięknie, jak nam mówiono. No? A my to mamy w genach, ponieważ nikt z nas to czyta informacje, nie bierze w większości, nie bierzemy jej jako prawdy objawionej, tylko sprawdzamy, czy na pewno nie ma jakiegoś fałszu. Tak? A ktoś, kto żyje w państwie stabilnym i praworządnym, no przyjmuje, no jak skoro tak mówi telewizja, skoro tak mówi władza, to najpewniej tak jest. Tak? Niemcy przeżywają szok. Wydaje mi się też tutaj ważny element to jest to, że my cały czas jednak bardzo hołdujemy tym rocznicom, które niestety były tragiczne. Mamy bardzo mało tych elementów swojej historii, które wyciągamy na piedestał, które są pozytywne. Te pozytywne, nawet tutaj ten fragment, te 2,5 roku Aleksandra Wielopolskiego, powinno być przedmiotem, wydaje mi się, że przynajmniej zaznaczenia w historii, w tych podręcznikach historycznych. To jest świetny element na dyskusję w grupie, w liceum, tak? O rację jednej strony, rację drugiej strony. Ale przede wszystkim też skuteczność, bo to w pewnym jednak elemencie jednak to była skuteczna polityka, co by nie mówić, z błędami i to właśnie fantastyczna sytuacja, wyjście do tego, jak to robić, żeby robić to lepiej. No w ciągu półtora roku mamy kraj zrusyfikowany, zamieniony w kraj w dużej mierze polski. Polska administracja, polskie szkolnictwo, polski język urzędowy, tak, no, właśnie polskie działania gospodarcze podejmowane z polskiego punktu widzenia, z polskiego interesu, a nie Moskwy, tak? Bo powiem takie rzeczy, każdy straszy tą rusyfikacją, germanizacją, a okazuje się, że skutki rusyfikacji i germanizacji jestem w stanie odwrócić w ciągu 5-6 miesięcy, prawda? Czy my to, ja powiem takie coś, dokończyłem komunistyczną szkołę, prawda, bo zacząłem tam jeszcze w 88 roku No tak, ale to jest... No, wie pan, parę miesięcy, natomiast faktem jest, że znaczy to po prostu takie, że jeżeli to się coś musza na siłę, to jest to najczęściej mało skuteczne. Natomiast jeśli wchodzi łagodnie, tak, jeśli na przykład jedzie pan do Moskwy, bo tam ma pan lepszą posadę, tak, dzieci już, tak jak dzisiaj jeździmy do Polacy jeżdżą do Londynu, mamy dzieci już mówiące po polsku rzadko, albo tylko w domu. Ja mam wrażenie, to jest proces, który się... Polskość się miała całkiem nieźle, mimo że Polski przez 120 lat nie było. Tak, ale właśnie in opposite of Rosji. Jeżeli jeździmy do Londynu, to jest dla nas, do Wielkiej Brytanii, czy gdzieś tam, gdzie jesteśmy, nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy skonfliktowani, to nie mamy już takiej presji, żeby wychować dzieci po polsku. Tak? A dzieci w Moskwie były chowane po polsku. Tak? Nie wszystkie oczywiście. Ostatni spis przed pierwszej wojny światowej z 1919 roku w Poznaniu ludności wykazał, że w Poznaniu jest 50% Niemców i 50% Polaków. Za 10 lat, 1921 rok, migracja Niemców była bardzo, bo ci zatwardziali Niemcy wyjechali. I z tych... To była prawo opcji, tak.
Dokładnie. I nagle się okazuje, że w Poznaniu jest 90% Polaków i tylko 10% Niemców. Czyli wychodziłoby na to, że 30% ludności w 1911 roku powiedzieli, a dobra, to jesteśmy Niemcami, a za 10 lat powiedzieli, a dobra, jesteśmy Polakami. I tak sobie później to zastanawiam, bo oczywiście każdy mówi, że jaka tam germanizacja była straszna i w ogóle to pasmo ciągłych nieszczęść, a okazuje się, że de facto no, to jest jakiś taki, bym powiedział co, no problem, program Nie, bo to germanizacja była bardzo, ta intencja dosyć krótka, natomiast było silny nacisk na, że tak powiem, osadzanie Niemców, prawda, czyli nadawanie Niemcom ziemi i tak dalej. I to i ci spłynęli, tak? Ci spłynęli do Niemiec, no bo tutaj to była jednak prowincja mimo wszystko. Ale to może inaczej, bo jeszcze panie doktorze, z taką rzeczą bym wyszedł, no też pewnie bym otworzył całkiem inny temat. Dużo takich rzeczy, jak takie zjawiska germanizacja, my się poświęcamy tym, całą swoją, że tak powiem, historiografię poświęcamy temu zjawisku, a to jest naprawdę no, śmieszne ale zjawisko. Ja panu powiem... I bym powiedział tak, problem chłopski według mnie był sztucznie wykreowany po to, żeby rozwalić gospodarkę Rzeczypospolitej i to jest tak, jak ja bym na przykład, powiedzmy, dzisiaj ktoś mówi, że problem jest prawo homoseksualistów, według mnie też jest to problem sztucznie wykreowany i nagle ja jako polityk muszę codziennie się skupiać na tym, że czy homoseksualiści mają dobrze, czy mają źle, czy im prawa zagwarantowałem. I tak samo każdy polityk, powiedzmy, w Polsce w XIX wieku, ja na przykład nie mógłbym powiedzieć, że słuchajcie, chciałbym wybudować w Polsce, czy nieważne, czy jest pod zaborem pruskim, czy pod zaborem niemieckim, 500 kilometrów nowych ścieżek kolejowych, bo ja na pierwsze pytanie, jakie musiałem odpowiedzieć, jaki jest mój stosunek do sprawy chłopskiej. A gdyby ktoś... Bym się nie zgodził jednak. To ja jeszcze skończę takie coś, bo gdyby ktoś dobrze wnikł w to, jak wyglądał stosunek chłopstwa i na czym polegała pańszczyzna, to bym powiedział takie coś, pańszczyzna to nie jest nic innego jak dzisiejsze umowy o pracę. No nie do końca jednak tak. Natomiast nie, w sprawie chłopskiej bym właśnie polemizował, ale tutaj byśmy skończyli chyba po północy. W każdym razie jedna rzecz, na ile czytałem, a trochę czytałem o tych sprawach, to pamięć pańszczyzny w rodzinach chłopskich przechodzi z pokolenia na pokolenie jako coś absolutnie, to był rodzaj niewolnictwa. Oczywiście możemy porównać to z korporacjami, ale jednak w korporacjach może pan rzucić, trzasnąć drzwiami, pojechać na Bieszczady i prawda, nie wiem, sprzedawać turystom zioła. Chłop tego zrobić nie mógł, zresztą całej jego rodziny, plus takie ogromne jednak upokorzenie. Wbrew pozorom chłop polski przynajmniej już osobą dosyć honorną i to pamiętano strasznie. Te opowieści o, ja być może, znaczy pewnie, ta, że powiem, opowieść pokoleniowa była przerysowana pewnie, natomiast ona była realnym bytem. Tak, jeżeli pan ma w pamięci, że nie wiem, Rosjanie, Ukraińcy czy Niemcy mordowali pana rodzinę, to pan to ma w głowie, tak? Babcia mówiła, prababcia mówiła, matka mówiła i to samo... Jeśli można. Szanowni Państwo, będziemy już kończyć. Jeszcze będziemy mieć rozmowy w kuluarach, także zawsze można kontynuować. Natomiast podsumowując, myślę, że jedno, co bije z tej wielkiej postaci, chyba nie tylko z tej jednej wielkiej postaci, z wielu wielkich postaci Polski, to wielka samotność, w której oni z jednej strony robili wielkie rzeczy, a z drugiej strony wielka samotność, w jakiej dokonywali żywota. I to chyba jest jedna z ważniejszych konkluzji. Wydaje mi się, że też istotne, właśnie to powtórzę, jednak to bardzo ważne, że hrabia Aleksander Wielopolski, przynajmniej ta jego część, w ogóle myślę, że całe życie, ale ta jego część działalności powinna być naprawdę przedmiotem ważnych studiów i mało tego rozważań, nie tylko na poziomie szkoły licealnej, gdzie już robimy sobie, możliwe są jakieś dyskusje, analizy, czy nawet rozważania już takie głębsze. Natomiast myślę nawet w szkole podstawowej jako jeden z elementów ważnych, które no, miał wielki wpływ jednak na historię Polski, nawet tej współczesnej, mimo że to było już blisko 200 lat temu, a właśnie obchodzimy rocznicę, obchodziliśmy w zeszłym miesiącu 215. rocznicę urodzin. Proszę Państwa, hrabia Aleksander Wielopolski był tematem, natomiast naszym gościem był profesor Tadeusz Rutkowski. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za przybycie. I tylko jeden dodatek. Jest wspaniała piosenka Gintrowskiego, hrabia Margrabia Wielopolski. Można je znaleźć na YouTubie, ja chciałem przynieść, ale nie mogłem ściągnąć kopii, więc tekst jest kapitalny, bo właśnie oddaje istotę tego, o czym myśmy tutaj rozmawiali, z takim zakończeniem smutnym, ale prawdziwym. No to było ładne podsumowanie. Dziękujemy jeszcze raz. 91 rok, początek, prawda, dzisiejszej Polski. Ta dyskusja została tak uproszczona, że to jest pojedynek na mnie. Prawie nikt nie czyta. Tak. No, w zasadzie poważnej dyskusji nie ma. Też, tak. Problem też jest ze względem z doborem lektury.